Państwa pozwólcie, że rozpoczniemy. Minęła, godzina 10. Według listy obecności mamy kworum, możemy rozpoczynać. Otwieram 77. sesję Rady Miejskiej 7. kadencji. Witam pana burmistrza Pawła Kalinowskiego, witam panią skarbnik gminy Białostocka, witam panią wiceburmistrza gminy Białostocką, witam panią sekretarz komendantką, pana mecenasa Paniaka, witam komendantów, pana Włodkowskiego, komendanta Przewodniczącego Policji, pana komendanta Straży Powiatowej, Straży Pożarnej, pana Mariusza Włodkowskiego, witam prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Narodowa Podleśnego, witam panią Zagórską, kierownika MOPS-u, witam panią Magdę, dyrektorką naszego wydziału, witam pracowników urzędu, witam zaproszonych gości, witam media, witam panie biura rady, witam koleżanków, kolegów radnych, witam wszystkich tytułów, których nie wiem. Porządek posiedzenia państwo otrzymali. Czy są uwagi do porządku? Pan burmistrz ma uwagę, proszę. Tak, panie przewodniczący, w związku z wycofaniem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpieli z pracy sezonu kąpielowego na terenie gminy miasta Kicyna na 2024, proszę o wykreślenie tej uchwały z porządku obrad. Argumentowaliśmy już ten powód na wtorkowej komisji. Prosiłbym o przypomnienie argumentów i uzasadnienia tego wycofania. To znaczy nie są jeszcze złożone wszelkie konkretne dokumenty. Projekt nowej uchwały będzie przedłożony państwu na najbliższej sesji. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma głos przeciwny w związku z tym wnioskiem? Nie widzę. Przystąpimy do przegłosowania wykreślenia punktu 15 porządku obrad. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek pana burmistrza został przyjęty. W związku z tym porządek wygląda następująco. Po punkcie 14, czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na życzenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką, jako punkt 15 będzie podjęcie uchwały zmieniającą budżetową miasta Kostwina, później punkt 16 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę WPF-u, punkt 17 przyjęcie protokołu 75 sesji Rady Miejskiej i punkt 18 odpowiedzi na interpelację zapytanie radnych, punkt 19 sprawy różnych, punkt 20 zamknięcie obrad, pozostaje punkty bez zmian. Kto jest za przyjęciem? Czy są jeszcze inne uwagi do porządku? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za przyjęciem porządku, że chce podjąć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Widzę, stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. Sprawozdanie międzysesyjne burmistrza miasta. Proszę bardzo. Przypomnę tylko, że zgodnie z statutem sprawozdanie zostało wszystkim radnym wysłane drogą mailową. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Gostynina za okres od dnia 27 marca 2018 roku do 17 maja 2018 roku przedłożone na 77 sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W zakresie inwestycji gospodarki przestrzennej, w zakresie inwestycji budowlanych, z uwagi na opóźnienia projektantów w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu komunalnego przy ulicy Parkowej, wystąpiono do nich z pismem wzywającym do przekazania dokumentacji projektowej. Przygotowano i przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy i likwidację barier architektonicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z remontem dachu garażu komunalnego przy ulicy 3 Maja, budynek obok sądu. Udzielono zamówienia publicznego na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Parkowej 22. Udzielono zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu Biblioteki Dziecięcej w budynku Miejskiego Centrum Kultury. Wykonawca zakończył pracę i zgłosił zakończenie robót związanych z budową przepustu ulicy Makulińskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę dla adaptacji kolejnych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na lokale do prowadzenia wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego. Przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą utworzenie klubu dziecięcego Uśmiech Malucha w Gostyninie w ramach programu Maluch Plus 2018. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowano wniosek z zakresem obejmującym część zadania.
A opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej dla zadania pod nazwą dostosowanie pomieszczeń przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla piątej grupy oraz demontażu panelu architektonicznego na elewacji zachodniej. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pod nazwą budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym, budowa skateparku przy pływalni miejskiej, budowa skateparku przy ulicy Polnej po rozbudowie istniejącego skateparku. Trwa opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokalu mieszkalnym w budynku przy ulicy 3 Maja 14. W trakcie realizacji umowy na wykonanie i montaż 10 tablic edukacyjno-informacyjnych upamiętniających wielokulturowy Gostynin. Z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji tablicy przy ulicy Legionów Polskich Ruch z ulicą 3 Maja sporządzony został aneks przedłużający realizację umowy do dnia 20 lipca. W trakcie pracy są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiego przedszkola nr 4. Rozpoczęto pracę przy budowie mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury. Wykonawcą robót jest firma Dextalbud z Włocławka. Wykonano wykopy pod fundamenty podnoszenia sceny, ułożono zdrojenie płyty fundamentowej i wydano mieszankę betonową w trakcie montaż obrzeży chodników. Przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych pod układanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielorodzinnego budynku komunalnego. W wyniku złożonych ofert dokonano zmian w budżecie miejskim. Niestety ofertnik nie przedłużył ważności złożonej oferty. Trwają rozmowy z kolejnym oferentem. Uzyskano warunki techniczne dla przyłączeń instalacji monitoringu do istniejącej infrastruktury technicznej, energooperator oraz warunki techniczne dostępu do kanalizacji kablowej lokalnej firmy Softnet Telecom. Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w trakcie przygotowania opisu zamówienia do postępowania przetargowego w trybie zaprojektu i wybudki. Przygotowano opis zamówienia, przedmiotu zamówienia na opracowanie projektu na budowę parkingu na działce numer ewidencyjny 3144/4 przy ulicy 3 Maja w trakcie zbierania ofert na opracowanie dokumentacji. Opracowano przedmiot prac remontowych na wierzchni miasteczka rowerowego przy ulicy przy SP3 w trakcie przygotowania projektu organizacji ruchu dla miasteczka. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego udzielone są na bieżąco informacje o ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkim zainteresowanym. I tak wydano 26 zaświadczeń zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 4 wypisy i wyrysy z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 opiniowanie projektu na fazie geologicznej, 1 udzielenie odpowiedzi na wniosek o zmianę planu zagospodarowania, 2 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału, 12 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję o umorzeniu postępowania ustalającego warunki zabudowy, 1 decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję zmieniającą decyzję o warunkach zabudowy, 1 decyzję odmawiającą zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 decyzję umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 106/19/2012. W sprawie zmiany przebiegu planowanych projektów oznaczonych symbolem 37 KDL, wniosek został wpisany do rejestru wniosków oczekujących na rozpatrzenie. Rejestr opublikowany jest na stronach internetowych Biura Informacji Publicznych i Urzędu Miasta Gostynina. W sprawach różnych przygotowano i udostępniono wnioskodawcom informacje publiczne, konsultowano materiały przesłane przez zgodnie z dokumentacją w starostwie budżetowym. Dokonano oględzin w 3 budynkach mieszkalnych w celu ustalenia źródła ciepła w związku z wnioskiem o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Trwają prace nad przygotowaniem programu opieki nad zabytkami i weryfikacją projektu gminnej ewidencji zabytków. Wykonawca przedstawił listę obiektów planowanych do objęcia w gminnej ewidencji zabytków. Uzyskano pozytywną opinię delegatury mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie przeprowadzenia prac konserwatorskich malowideł ściennych znajdujących się na poddaszu budynku mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 27 przedstawiających 3 ewangelistów według wariantu zakładającego transfer malowideł do sali muzealnej na zamku. W zakresie zamówień publicznych w ramach postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w drugim przypadku nieograniczonym na odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę SUE, Polska Gospodarka Komunalna Spółka z siedzibą w Płocku.
postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej nr 1 w Gostyninie wpłynęły do dwie oferty. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 5 627 582 zł na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Gostynina wpłynęły 3 oferty. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Stadulnej w Gostyninie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, wszczęte kolejne postępowanie, w którym termin składania ofert upłynął w dniu 4 czerwca tego roku. W ramach postępowań poniżej 30 tysięcy euro prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy prawa zamówień publicznych w formie zatrudnienia ofert badań. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie podpisano umowę z Lechem Zielińskim prowadzącym działalność pod nazwą FIN, firma inżynierska inwestycji nieruchomości Lech Zieliński z siedzibą w Kotomowie. Termin wykonania rekomendacji 30 listopada 2018 roku. Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodników na ulicy w ulicy Leśnej podpisano umowę z panią Pauliną Kuklą prowadzącą działalność pod nazwą Arigold Paulina Kukla z siedzibą w Gdyni. Termin do wykonania dokumentacji 30 listopada 2018 roku. Postępowaniu na budowę mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury podpisano umowę z panem Danielem Kwaśniewskim prowadzącym działalność pod nazwą Dekstal Wód Daniel Kwaśniewski z siedzibą we Włocławku. W postępowaniu na opracowanie projektu budowlanego dla modernizacji drogi gminnej w ulicy Dybanka w Gostyninie podpisano umowę z panią Anną Grendą-Wołko, prowadzącą działalność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołko z siedzibą w Toruniu. Termin wykonania dokumentacji 14 grudnia 2018 roku. Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego na modernizację ulicy Zielonej w Gostyninie podpisano umowę z panią Pauliną Kuklą, prowadzącą działalność pod nazwą Arigold Paulina Kukla z siedzibą w Gdyni. Termin wykonania dokumentacji 30 września 2018 roku. Przeprowadzone postępowanie na organizację 4 seansów kina plenerowego w Gostyninie wpłynęły 3 oferty. Podpisano umowę z panem Pawłem Jabłońskim, prowadzącym działalność pod nazwą Rekon Paweł Jabłoński z siedzibą w Płocku. Przeprowadzone postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy 3 Maja 30 wpłynęło 14 ofert. Po zwiększeniu środków do kwoty najkorzystniejszej oferty wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Następna w kolejności oferta przewyższa środki zamawiającego i wymaga ich ponownego zwiększenia. Przeprowadzone postępowanie na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji tego projektu pod nazwą Drodze do Sukcesu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 imienia Obrońcy Westerwalce w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o priorytetowa 10 edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.1 edukacja ogólna, w tym szkołach zawodowych, wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę z panią Urszulą Murzą-Klaman, prowadzącą działalność pod nazwą Kladrew Urszula Murza-Klaman z siedzibą w Karpuzie. W przeprowadzonym postępowaniu na dostawę rowerów w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą Gostyński Rower Miejski wpłynęła jedna oferta, podpisana umowę z panami Marcin Mikołajczykiem i Krzysztofem Majszakiem, prowadzącym działalność pod nazwą Major Spółka Cywilna Mikołajczyk Majszak siedzibą w Gostyninie. Przeprowadzone postępowanie na czyszczenie i konserwację 3 boisk typu Orlik położonych w Gostyninie wpłynęły 3 oferty. Podpisano umowę z panią Ewą Turkiewicz, prowadzącą działalność pod nazwą Sigma Service siedzibą we Wrocławiu. Przeprowadzone postępowanie na budowę windy i likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie wpłynęła jedna oferta. Cena przewyższa środki, jakie zamawiające ten zawsze znaleźć na realizację zadania. Ponadto na bieżąco udzielono wyjaśnień wskazówek miejskim spółkom, jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa przyjęto 80 wniosków o dodatek mieszkaniowy i 113 wniosków o dodatek energetyczny. Wydano 90 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 13 i 113 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Sporządzono listy wypłat dla zarządców dotyczących dodatków mieszkaniowego. Sporządzono listy wypłat ryczałtów dla wnioskodawców dodatków mieszkaniowych. Sporządzono listy wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych do odbioru w kasie Urzędu Miasta.
sporządzono zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dotacje za drugi kwartał 2018 roku. Sporządzono rozliczenie dotacji w sprawie dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia do 31 marca tego roku. Na wniosek właścicieli wydano dwie decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1005/6 położonej przy ulicy Zodanko oraz oznaczonej numerem ewidencyjnym 1006 położonej przy ulicy Polską. Wszczęto postępowanie w sprawie przygotowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 17 znajdującego się w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 10 na rzecz najemcy. Z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 459 położonej przy ulicy Krośniewickiej, 1005/5 położonej przy ulicy Makulińskiego, 1220/9 i 1221/1 położonej przy Zielikowej, 4632 położonej przy Czapskiego, 4987/7 położonej przy Kolejowej, 4917/7 położonej przy Kolejowej, 6909 położonej przy ulicy Kolonia, 6008 położonej przy Kolonia, 6347/5 położonej przy ulicy Kolonia, 771 położonej przy ulicy Krośniewickiej. Zawarto umowę dzierżawy na części gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2346/6 o powierzchni 31 m2 położonej w Gostynie przy ulicy Rynek od dnia 10 kwietnia 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku z przeznaczeniem pod ogródek letni zlokalizowany na trawniku ustalono miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 648,21 zł. W dniu 6 kwietnia tego roku dokonano zarybienia jeziora Bratoszewo i jeziora przy Zamku. Sporządzono i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG01 z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej za 2017 rok dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie. Po raz kolejny wystąpiono do podsekretarza stanu do spraw gospodarki odpadami funduszy ekologicznych i funduszy ekologicznej i edukacji ekologicznej w Ministerstwie Środowiska z prośbą o udzielenie pomocy finansowej gminie miasta Gostynina w związku z koniecznością poniesienia kosztów usunięcia odpadów stwarzających zagrożenie dla środowiska zmagazynowanych na działce na Ohenerze 297/17 położonej w Gostynie przy ulicy Zielikowej będącej w użytkowaniu wieczystym pana Krzysztofa Piotrowskiego. Podpisano umowę z firmą Ogrody Budowa Projektowanie na realizację zadania pod nazwą Uchwycenie miasta Gostynina. Zlecono przedsiębiorstwo oczyszczenia miasta SPZ Gostynin od ulic zagospodarowania odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk z terenu miasta Gostynina. Dokonano naprawy tablicy informacyjnej umieszczonej na głównej bramie do rezerwatu Dybank. Na wniosek Staropolska Masarnia SPZ ulica Brzozowa 1 z Ordzieńskiej 500 Gostynin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku masarni oraz budowie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 344 w Gostyninie. W dniu 9 maja 2018 roku podczas objazdu miasta wykonano przeglądu oświetlenia ulicznego i w efekcie do spółki Energia Oświetlenie zgłoszono listem 23 awarii urządzenia oświetleniowych, jeden wniosek o zmianę ustawienia zegarów i zapytanie o możliwość dowieszenia jednej oprawy. Podpisano zamówienie długoterminowe na wynajem i serwisowanie toalety przenośnej terytorii na potrzeby funkcjonowania zabaw dla dzieci przy SP3 oraz przy Miejskim Centrum Kultury. Zlecono firmie usługi ogólnobudowlane Dariusz Maciejkowski wykonanie usług z zakresu oczyszczania i wyprofilowania rowu, usunięcia i wywiezienia kart drzew oraz wymiany przepustów w drodze gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 przy ulicy Kowalskiej w Gostyninie. Zlecono firmie Uniesco Inwestycje Samorządowe wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Gostyninie. W związku z planowaną inwestycją modernizacji ulicy Kościelnej w Gostyninie zlecono wykonanie przeglądu drobności sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszyńskiego. Udzielono odpowiedzi pani Eli Kołodziejczyk-Neyman, iż miasto nie jest zainteresowane przejęciem nieruchomości położonej w ulicy Kościuszkowców, które są w jej posiadaniu, a stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe. Pan Marcin Ogrodziński został poinformowany o możliwości wykonania podziału nieruchomości ich zamiany dotyczy to działek 4010, współwłasność pani Zenobia Ogrodzińska, pan Marek Ogrodziński, pan Mariusz Ogrodziński oraz działki 4011/1, zapis w Księdze Wieczystej Gminy Gostynin, stan prawny nieruchomości w regulacji, położonych przy ulicy Kutnowskiej.
Zgromadzoną materią dowodową oraz wystąpioną z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych wojewody płockiego stwierdzającej nabycie przez gminę Gostynin z mocy prawa własności działki o numerze 5372 ulicy Żeromskiego, stwierdzającej nabycie przez gminę Gostynin z mocy prawa własności działki o numerze 4011 obecnie są to działki 4011 na 1 i 4011 na 2. Gromadzone materiał dowodowy celem wystąpienia do wojewody mazowieckiego ze sprawą komunalizacji działki o numerze 4007 położonej przy ulicy Płockiej. Podjęto działania w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3630 na 8, 3630 na 9 położonych przy ulicy Kościuszki i Legionów Polskich oraz 5328 i 5548 na 1 położonych przy ulicy Kolejowej i ulicy Żeromskiego objętych decyzjami komunalizacyjnymi wojewody polskiego stwierdzającymi nabycie własności nieruchomości przez gminę Gostynin. Podjęto postępowania regulacyjne w odniesieniu do nieruchomości oznaczonych jako działki numer 3171 na 1, 3171 na 2, położone przy 3 Maja Ogrodowej Kościuszki i Legionów Polskich, numer 2645 położony przy ulicy Rynek, 2628 na 2, 2628 na 5, 2628 na 7, położone przy ulicy Parkowej, objęte decyzjami komunalizacyjnymi wojewody mazowieckiego stwierdzającymi nabycie własności nieruchomości przez miasto i gminę Gostynin. Dokonano wtedy analizy stanu prawnego zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Wojska Polskiego 17A oznaczonej jako działka numer 2823 na 1 objętej decyzją wojewody Płockiego stwierdzającej nabycie własności nieruchomości z mocy prawa nieodpłatnej przez miasto i gminę Gostynin. Przystąpiono do prac związanych z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do gruntów pod byłą drogą krajową nr 60, aktualnym drogą gmina, które z mocy prawa stanowią własność gminy miasta Gostynina. Prowadzono rozmowy oraz korespondencje z właścicielami działek położonych przy położonych w rejonie ulicy Kolejowej i Kolonia w celu wydzielenia i nabycia na rzecz gminy miasta Gostynina gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne. Rozpoznano możliwość nabycia na rzecz gminy miasta Gostynina działek położonych w Gostynie przy ulicy Kolejowej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5307 na 4, 5307 na 6, 5307 na 9, 5307 na 12, 5007 na 15, 5307 na 16, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne. Badano księgi wieczyste na potrzeby ustalenia i regulacji stanów prawnych nieruchomości. Wydano 16 skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w ramach realizacji listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych, lokali mieszkalnych, realizacji wyroków sądowych z prawem do lokali socjalnego, zamiany lokali i kontynuacji najmu lokali socjalnych. Ogłoszono drugi przetarg na najmu lokalu użytkowego przy ulicy 3 Maja 30 w Gostyninie. Sprzedano 20 metrów drewna opałowego z wycinki drzew na terenie miasta Gostynina za kwotę 1400 zł. Wycięto 10 drzew na ulicy Nowej po uprzednim uzyskaniu zgody od starosty gostynińskiego w związku z przebudową drogi gminy. Na wniosek właścicieli nieruchomości wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew. Skierowano wniosek do starostwa powiatowego w Gostyninie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew rosnących w działkach gminy miasta Gostynina zlokalizowanych przy ulicy Polnej, Kutnowskiej i na terenie szkoły podstawowej nr 1. Rozpatrzono 3 zgłoszenia w sprawie wycinki drzew na posesjach prywatnych zakończone protokołami z inspekcji terenowej. Wykonano korekty koron drzew na ulicy Kutnowskiej, Bema Zielonej i na terenie przedszkola nr 4. W zakresie dróg miejskich zamówiono łącznie 8 ton masy mineralno-asfaltowej wykorzystywanej do naprawy uszkodzonej nawierzchni dróg bitumicznych. Przygotowano umowę na przetworzenie i skruszenie gruzu betonowego przy pomocy kruszarki szczękowej oraz wraz z załadunkiem materiał wykorzystany do poprawy stanu nawierzchni i dróg gruntowych. Zawarto umowę na dostawę i zużycie energii elektrycznej do 4 punktów świetlnych, 2 sygnalizacji świetlnych i radarowych wskaźników prędkości znajdujących się w ciągu ulic Kutnowskiej oraz Płockiej. Przygotowano umowę na naprawę uszkodzonej nawierzchni drogi gruntowej ulicy Kowalczyków. Przygotowano umowę na wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi gruntowej ulicy Henryka Sienkiewicza.
wyda napisaną zgodę na lokalizację urządzeń technicznych na terenach nie stanowiących dóbr publicznych oraz przygotowaną odpowiednie umowy na umieszczenie urządzeń i zajęcie terenu na czas prowadzonych robót. Przygotowana dokumentacja, pisma, protokoły, wnioski związane z utrzymaniem dróg. Naprawiono znak D6 i wymieniony został słupek przy ulicy Polnej. Wymiana również dotyczyła słupku po kolizji znaku D6 na ulicy Rynek. Zostały umyte znaki U5B na azylach przy ulicy Jana Pawła II oraz Płockiej i na ulicy Zamkowej. Trwa uzupełnianie ubytków na wierzchni bitonicznej. Masą tarka na ulicach Zalesie, Dywanka, Zazamcze, Targowa, Sosnowa, Kolejowa, Polna, Ziemowita. Obsługa podnośnika oraz załadunek i wywiezienie drewna i gałęzi z obcinku drzew na ulicy Dywanka, Płocka, Ścieżka Rowerowa, ulica Nowa, Zielona, Kutnowska, Polna, Lamiot, Pan Przedszkola nr 5. Wymieniane są znaki na łączniku ulic Wspólna Dywanka w związku z prowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz wymiany znaków D6, D18, D1 na ulicy Rynek. Dokonano napraw zapadniętego chodnika na ulicach Krótka, Mickiewicza, Wierzewicka, koło sklepu Gordon, Ziemowita, 3 Maja koło Policji, Polna koło sklepu Marta. Podobnie zamocowano 8 sztuk zerwanych separatorów ruchu na ulicy Kościuszki i koło sklepu Netto oraz zlikwidowano resztki progu porzutowego na ulicy Polnej. Załadunek i transport we wskazane miejsca pojemników do segregacji odpadów, kruszenie betonu w celu pozyskania materiału do napraw dróg gruntowych oraz porządkowanie miejsca jego składowiska w ulicy Bierzewickiej. Pomoc w zorganizowaniu wyścigu rolkarskiego, transport i rozstawienie sceny i nagłośnienia oraz rozstawienie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Demontaż oraz mycie sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz sprzątanie terenu po przechowaniu mieszanki piaskowo-solnej. Zamontowanie stojaka na rowery przy budynku Urzędu Miasta na ulicy Parkowej. Obsługa podnośnika przy wymianie żarówek sygnalizacji śnieżki świetlnej na ulicy Kutnowskiej koło sklepu Biedronka. Czyszczenie studni pod kratami kanalizacji deszczowej na ulicy Dema, Ziemowicza, Mickiewicza. Ponadto wykonano zadania stałe, wywożenie śmieci z koszy ulicznych, usuwanie parków zwierząt wskutek kolizji drogowych, wywożenie ziemi ze sprzątania ulic oraz traw, skoszenia terenów zielonych. W zakresie inwestycji drogowych trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej dla budowy dróg na osiedlu Zatorze. Zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie termin wykonania dokumentacji został przekroczony. Burmistrz nie wyraził zgody na kolejne wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 lipca tego roku. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy dokumentacja winna zostać opracowana do dnia 30 kwietnia tego roku. Z tytułu niewywiązania się z terminu wykonania zamówienia przez wykonawcę zamawiający naliczy i będzie dochodził kary umownej zgodnie z umową. Trwają roboty budowlane związane z modernizacją chodników przy ulicy pomiędzy ulicą Polną 12 a 3 maja oraz utwardzeniem terenów pod garażami. Zakończono roboty budowlane związane z budową chodnika przy ulicy Słonecznej, strona południowa. Rozpoczęto czynności odbiorowe. Rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Nowej w Gostyninie. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na budowę oświetlenia bądź drogi łącznika ulic Kutnowska, Wspólna Dywanka w Gostyninie zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie. Termin wykonania dokumentacji 13 lipca 2018 roku. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na modernizację ulicy Bema zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie. Termin wykonania dokumentacji 30 czerwca tego roku. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na modernizację ciągów pieszych w ulicy Moniuszki zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowaniu. Termin wykonania dokumentacji 24 czerwca tego roku. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej ulica Mikulskiego zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie. Termin wykonania dokumentacji 31 października tego roku. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ulicy Kościelnej zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie. Termin wykonania dokumentacji 31 października 2018 roku. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ulicy Prusa zgodnie z zakresem określonym w umowie o projektowanie. Termin wykonania dokumentacji 30 listopada tego roku. W zakresie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydanych opinii oraz współpracy z innymi zarządcami dróg rozpatrzono wnioski i wydano odpowiedzi. 10 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 8 decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym, 10 decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 4 decyzje na awaryjne zajęcia pasa drogowego, 3 decyzje na umieszczenie stoisk handlowych w pasie drogowym, 2 decyzje na umieszczenie regał w pasie drogowym,
9 pism opiniujących decyzję o warunkach zawodowych, 5 pism opiniujących organizację punktów redukcyjno-pomiarowych i zbliżeń urządzeń, 2 pisma uwzględniające projekty dla umieszczonych urządzeń w pasie drogowym. W zakresie organizacji ruchu drogowego uczestniczono w posiedzeniu zespołu do spraw organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Gostyninie. Opracowano i złożono do Starostwa Powiatowego w Gostyninie projekty zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową ulicy Dewa w Gostyninie. Opracowano i złożono do burmistrza miasta Gostynina projekt stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy 3 Maja, pani w Starostwie Powiatowym w Gostyninie. Opracowano projekt organizacji ruchu drogowego miasteczka rowerowego przy ulicy Dema w Gostyninie na terenie szkoły podstawowej nr 3. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego kontrastowych przejść dla pieszych na ulicy Rynek, 3 Maja, Kościuszki, Jana Pawła II, Zamkowa, Floriańska w Gostyninie. Trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego na parkingu przy przedszkolu nr 2 w Gostyninie. Dokonano 4 razy przekazania pasu drogowego, dokonano 3 razy przywrócenia pasu drogowego do stanu pierwotnego. Ponadto przygotowano i udostępniono wnioskodawcom informacje publiczne, uczestniczono w naradach koordynacyjnych zespołu uzgodnienia dokumentacji w Starostwie Powiatowym. W zakresie promocji miasta i ochrony zdrowia przygotowano codzienną aktualizację strony internetowej Facebooka Urzędu i Miejskiego Informatora Gostynicy Słychać. Wykonano dokumentację fotograficzną i filmową z działań Urzędu Miasta, popularyzowano działania organizacji pozarządowych, jednostek podległych i spółek miejskich na stronie internetowej Urzędu Miasta. Uczestniczono w komisjach rady miejskiej, w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, promowano wydarzenia miejskie oraz, a także organizowane przez jednostki miejskie i inne organizacje, m.in. rozwinięcie muralu Kołtruski, Gama 2018, Jazz Blues, Rock and Roll, koncerty z muzyką, Ogólnopolski Tydzień Biblioteki, Bieg Europejski Polska Biega, wystawa Karoliny Boruszewskiej, Dzień Rodziny, Bye, przyszedł maj w RCQ. Obchody stulecia odzyskania niepodległości. Przygotowano odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności Wydziału. Przygotowano uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Opracowano zaproszenie i regulamin do 4. edycji akcji Gostynin za 50%. We współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Leśnictwa ogłoszono konkurs w przedszkolach miejskich i plakat na hasło Poprzątaj po swojej wsi. Akcja ma na celu promowanie i rozpowszechnianie wśród właścicieli, czworonogów zasad czystości w miejscach publicznych. Przystąpiono do organizacji Miejskiego Dnia Dziecka nad jeziorem Bratoszewo w programie m.in. piknik żeglarski z klubem żeglarskim HALS, regaty żeglarskie, możliwość przepłynięcia łódką, konkurencje sportowe, mały żeglarz i mały bosman, ponadto wraz z Miejskim Centrum Kultury przygotowano wiele warsztatów plastyczno-rozrywkowych, papierowe kwiaty giganty, megabańki, balonowe kreacje, malowanie buziek, łowienie ryżek, na zakończenie wspólne ognisko przy muzyce i pieczenie kiełbasek. Podczas wydarzenia swoje umiejętności zaprezentują kluby sportowe Mazur, Handball Team Skrwa, Błyskawica Lucień i klub żeglarski HALS. Prowadzono systematyczną korespondencję z Komitetem Partnerstwa Miasta Rangel Gostynin. Przygotowano i zorganizowano oficjalną jubileuszową wystawę wizytę przedstawicieli partnerskiego miasta Langenfeld. Prowadzono prace organizacyjne nad Jarmarkiem Świętego Jakuba w Gostyninie oraz przeprowadzono działania w kierunku pozyskania sponsorów. Przygotowano i podpisano umowy na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz na 2014 rok, które wpłynęły na ogłoszony otwarty konkurs ofert. Rozstrzygnięto konkurs na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem rodawczaka ludzkiego HPV na rok 2018 oraz podpisano umowę z wyłonieniem realizatorem firmą Enzos Medicus SPZ w Gostyninie. Przygotowano szczegółowe zamówienie na realizację projektu budżetu obywatelskiego 2018 rok pod nazwą Gostyniński Rower Miejski. W ramach działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci Bartek objęto zostało opieką 30 dzieci. Odbyły się 2 posiedzenia Miejskiej Komisji Organizowania Problemów Alkoholowych, w ramach którego 18 osób objęto działaniami mającymi na celu zobowiązanie do podjęcia leczenia. Opracowano harmonogram dyżurów w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu. Dokonano 25 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 75 zmian treści wpisów, 15 wpisów o zawieszenie działalności gospodarczej, 15 wpisów o wznowienie, 14 wpisów o zakończenie działalności. Wydano 7 decyzji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego naborem w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018 złożono wnioski na zadanie pod nazwą budowa street workout przy ulicy Polnej po rozbiorce istniejącego skateparku oraz budowę skateparku przy Pływaniu Miejskim. W ramach programu Ochrona Zabytków 2018 ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek na zadanie pod nazwą transfer malowidła ościennych z budynku dawnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy na podobrazia wraz z ich konserwacją. W ramach projektu pod nazwą Sprawność, kompetencja, satysfakcja, wysoka jakość obsługi w 5 jednostkach samorządu terytorialnego z regionu Płockiego i Kostyńskiego, dofinansowanego ze środków programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Pracownicy Urzędu Miasta kontynuują uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach oraz studiach podyplomowych. W związku z ogłoszonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki naborem w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionu poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej złożono wniosek na zadanie pod nazwą przebudowa drogi miejskiej ulica Nowa wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową niezbędnej infrastruktury miejscowości w mieście Gostyńskim. W związku z ogłoszonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki programem ograniczenia przestępczości i aktywnych zachowań Razem Bezpiecznie imienia Władysława Staszeka na lata 2018-2020 złożono wnioski o dofinansowanie na zadania pod nazwą poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina, modernizacja i edukacja oraz pod nazwą poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gostynina. W ramach realizacji 3 projektów edukacyjnych pod nazwą Akademia Przyszłości, Akademia Kompetencji oraz Drodze do Sukcesu realizowanych w szkołach podstawowych nr 1, 5 i 3 prowadzone są zajęcia doskonalające dla uczniów najzdolniejszych oraz wyrównawcze dla uczniów najsłabszych. Sporządzono i wysłano wnioski o udzielenie darowizny do 3 fundacji KGHM Polska Miedź, Lotos oraz Tauron na prośbę pani Wandy Burdyś, która stara się pozyskać środki na dofinansowanie zakupu podnośnika przymocowanego do balkonu dla niepełnosprawnej córki Pauliny. W dniu 12 kwietnia uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działań Aktywni Razem. W dniu 25 kwietnia uczestniczono w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gminy Turystycznej Powiedzieża Kostynickiego. W dniu 23 kwietnia uczestniczono w szkoleniu pod nazwą Obowiązki Beneficjenta i Obowiązki Beneficjenta związane z systemem SL 2014 oraz ochroną danych osobowych w projektach współfinansowanych z ZFL w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W dniu 18 maja uczestniczono w konferencji subregionalnej pod nazwą Mazowsze, cele i wyzwania na przyszłość. Sporządzono sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Gostynina i z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Dokonano bieżącej analizy aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ogłaszanego w ramach RPO, a także programów krajowych. W zakresie spraw obywatelskich analizowanym na okresie wykonano zadania nałożone ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych. Przyjęto 340 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 317 dowodów osobistych. Dokonano 91 zameldowań na pobyt stały, 14 wymeldowań z pobytu stałego, 26 zameldowań na pobyt czasowy. Udzielono 64 pisemne informacje adresowe oraz 178 informacji na wniosek o udostępnienie danych osobowych, jak również 4 razy udostępniono dane z rejestru dowodów osobistych. Zlecono weryfikację 29 rekordów PESEL innym urzędom, gminom i urzędom stanu cywilnego. Przyjęto 4 wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Koordynowano bieżącą pracę animatorów na obliku. Na bieżąco naprawiano usterki w kompleksach sportowych na boisku młodych. W analizowanym okresie prowadzonych było 13 postępowań administracyjnych o sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego. Wydano 1 decyzję o odmowie wymeldowania z pobytu stałego, 1 decyzję o umorzeniu postępowania i 4 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego. Prowadzone są prace przygotowawcze celem przekazania kopert dowodowych osób zmarłych w roku 1980, materiały, ankiety, opisy, akty, pisma wewnątrz koperty dowodowej ułożone chronologicznie, alfabetycznie ponumerowane i opisane na kopercie wierzchniej oraz w ewidencji spisu zdawczo-odbiorczego do Archiwum Państwowego w Płocku. Na bieżąco prowadzony jest rejestr wyborców, rejestr mieszkańców oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Realizowano zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Realizowano zadania związane z gościńską kartą seniora, to jest przyjęto 19 wniosków o wydanie karty, oddzielono 21 kart seniorom.
Wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku zorganizowano spotkanie w sprawie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. W zakresie finansów i podatków przygotowano projekty uchwał zmieniające uchwałę budżetową miasta Gostynina na 2018 rok podjętą w dniu 4 kwietnia, zmieniającą uchwałę budżetową miasta na 2018 rok podjętą w dniu 26 kwietnia, zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 18-28 podjętej w dniu 4 kwietnia oraz zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-28 podjętej również 26 kwietnia. Przygotowano do podjęcia przez burmistrza miasta trzech zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie miasta Gostynina na 2018 rok. Jedno zarządzenie zmieniające zmian plan finansowy urzędu, jedno zarządzenie dostosowujące plan finansowy urzędu do uchwały budżetowej oraz wysłano informacje do jednostek i działów urzędu o dokonanych zmianach. Przygotowano zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok do publikacji w dzienniku urzędowym. Przygotowano materiały do specyfikacji oraz udzielono odpowiedzi na zapytania banków zainteresowanych przedstawieniem do przetargu ogłoszonego 10 kwietnia 2018 roku na udzielenie długoterminowego kredytu. Analizowano projekt umowy kredytowej po otwarciu ofert w dniu 17 maja 2018 roku. Zakończono ujęcia w księgach jednostki budżetu i zdarzeń gospodarczych, jakie zaszły w miesiącu marcu oraz na bieżąco księgowano zdarzenia gospodarcze mające miejsce w kwietniu i maju. Sporządzano sprawozdanie budżetowe za pierwszy kwartał 2018 roku z dochodów i wydatków i przesłano do RIO do Płocka. Sporządzono sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2017 rok jako jednostki budżetowej, na które składają się bilans jednostki budżetowej, rachunki zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki. Sporządzono bilans wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok. Sporządzono łącznie sprawozdania finansowe gminy miasta Gostynina za 2017 rok, na które składają się łączne bilansy jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, łączny zakonek zysków i strat jednostki oraz łącznie zestawienie zmian funduszu jednostki. Zadekretowano i sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 411 dokumentów księgowych, czyli faktury, rachunki i na ich podstawie dokonano zapłaty zobowiązań. Odpowiednio na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kosztów, odpowiedziano na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kosztów całkowitych poniesionych na budowę placów zabaw w latach 2016-17. Odpowiedziano na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej środków, jakie miasto przekazało, dofinansowało na działalność OSP, PSP i Komendy Powiatowej Policji w latach 2015-17. Odpowiedziano na zapytania dotyczące środków przeznaczonych przez miasto na funkcjonowanie nowo powstałych punktów opieki dla dzieci do lat 3 i przedszkoli oraz kosztów inwestycji w szkołach w latach 2015-17. Odpowiedziano na zapytanie dotyczące informacji o inwestycjach ujętych w WPF-ie i budżecie miasta na 2018 rok. Przygotowano i wydano 30 zaświadczeń o stanie majątkowym i niezaleganiu w podatkach. Przygotowano i wysłano łącznie 39 wezwań i do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz uzupełnienia braków w złożonych deklaracjach na podatek od nieruchomości. Wydano 5 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie spadku podatku od środków transportowych. Wydano 4 postanowienia w sprawie wszczęcia, odstąpienia postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. Wydano jedno postanowienie w sprawie rozkręgowania wpłaty wpłaty podatku. Wydano z urzędu 7 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych. Wydano z urzędu 3 decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości. Wydano kolejne decyzje w sprawie wymiaru podatku dla 58 kont podatkowych. Przyjęto i zweryfikowano 4 wnioski dotyczące zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ogrzewanie ekologiczne oraz dokonano oględzin w terenie. Przyjęto i zweryfikowano 26 deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. Przyjęto i zweryfikowano 70 informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych. Przyjęto i zweryfikowano 56 zmian geodezyjnych dotyczących podatku od nieruchomości rolnego. Wydano 4 postanowienia w sprawie umorzenia podatku od spadku i darowizn, częściowych umorzeń spadku i darowizn. Wydano 6 decyzji i postanowień w sprawie udzielenia ulg podatkowych podatku od nieruchomości. Udzielono 2 informacji
organem wymiaru sprawiedliwości i organem ścigania. Przyjęto i zweryfikowano rozpoczęte działalności gospodarcze w okresie od 16 marca do 24 kwietnia pod kątem wykazania powierzchni nieruchomości zajętych bądź związanych z rozpoczętą działalnością, to jest 13 sztuk. Przygotowano i wysłano 135 wezwań do zapłaty dotyczących najmu lokali, dzierżawy działki i wieczystego użytkowania gruntu. Wystawiono 121 faktur za najem lokali użytkowych, dzierżawę działki i sprzedaż mienia komunalnego. Wystawiono i wysłano 309 upomnień z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odprzedania psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono i wysłano 86 tytułów wykonawczych z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za posiadanie psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Sporządzono i wysłano do RIO sprawozdania z realizacji podatków i opłat lokalnych z pierwszego kwartału 2018 roku. W wyżej wymienionym okresie przyjęto i zaksięgowano 4569 wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. W analizowanym okresie wydano zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej uchwycany balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogródek działkowy na terenie miasta Gostynia w 2018 roku. Zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową miasta Gostynia na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynia do uchwały budżetowej miasta Gostynia na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia składu Gostyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową miasta Gostynia na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw zarządzania procesem rewitalizacji gminy miasta Gostynina. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Pomników Majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor do spraw ochrony środowiska i rolnictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie odwołania członka Gostyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową miasta Gostynina na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku z tytułu odnośnik kwoty kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminy miasta Gostynina. Zarządzenie w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta do uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego. Działalność spółek miejskich. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektu lokalizacyjnego dla zadania pod nazwą przebudowa, rozbudowa i modernizacja przystanków w Gostyninie. Trwa postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę rozgałęzienia kanalizacyjnego ulicy Płockiej w Gostyninie firmę FUH Hipex. Zadanie zostało wykonane. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej dla trzech pozostałych do zmodernizowania czterech sztuk przepompowni ścieków na terenie miasta Gostynina. Firma Andrzej Grundland, umowa w trakcie realizacji. Wyłoniono dostawcę cysterny na wodę pitną, wytwórnię sprzętu komunikacyjnego PZL Prosto, umowa w trakcie realizacji. Zakupiono i zamontowano na oczyszczalni ścieków pompę firmy KFP Białogon w budynku przepompowni recyrkulacyjnej. W laboratorium zakładowym na bieżąco prowadzone są analizy wody i ścieków dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz dla podmiotów zewnętrznych. Na bieżąco prowadzone są akcje związane z usuwaniem awarii na terenie miasta Gostynina. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie. W wyżej wymienionym okresie były prowadzone następujące prace. Region sieci, wyłączenia dostaw ciepła dla potrzeb grzewczych do budynków na wniosek ich właścicieli. Bieżąca eksploatacja sieci i węzłów cieplnych, usuwanie drobnych awarii, przecieków, regulacja automatyki, wymiana liczników ciepła z powodu kończącego się okresu legalizacji, zakupu uzupełniające na wyposażenie warsztatu i potrzeby usuwania awarii sieci cieplnej, zakupu urządzeń, wymienniki, pompy, zawory, automatyka potrzebnych do remontu węzłów ciepła,
usuwania awarii na przyłączach sieci cieplnej do obiektów BEMA 2 Novator Wojska Polskiego 39. Ciepłownia, produkcja energii cieplnej, bieżąca eksploatacja urządzeń technologicznych znajdujących się w ciepłowni, zakończenie sezonu grzewczego oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich. Miejskie Centrum Handlowe Stara Drewniarnia w Gostyninie w dniach od 27 marca do 17 maja skupiono swoją działalność na promocji Starej Drewniarni za pośrednictwem różnorodnych środków przekazu. W okresie przedświątecznych świąt wielkanocnych spółka promowała handel swoich najemców, ale także we współpracy z ośrodkami terapii zajęciowej zorganizowano kiermasz odbył w projektu wielkanocne, które ręcznie wykonali podwyższy warsztatu. Kontynuowano promocję przedłużonego handlu w hali targowej w każdy piątek, reklamach na mediach i słupach ogłoszenia. W dniu 15 kwietnia na terenie parkingu Miejskiego Centrum Handlowego zorganizowany został charytatywny lot motoryzacyjny dla dwóch chorych dziewczynek, Weryki Pytel oraz Luizy Rutkowskiej. Organizatorzy zapewnili atrakcje w postaci pokazów motocyklowych i licytacji. Dzięki hojności przebyłych osób udało się zebrać kwotę przekraczającą 7 tysięcy złotych. Oferowano przejazd miejscowymi autami na terenie MCH Stara Drewniarnia. W każdą sobotę maja zorganizowany jest kiermasz odzieży męskiej. Długi majowy weekend, otwarty i targ, który potrwa do jesieni. Opracowano akcję promocyjną dotyczącą obniżki cen boksów handlowych w hali targowej oraz przez pierwszy kwartał 12-miesięcznej umowy. W opisywanym czasie zrozpropagowano wśród najemców akcję Urzędu Miasta pod nazwą Gostynie za 50%. Przygotowano również ofertę wynajmu lokali w galerii Starej Drewniarni, gdzie przez kilka pierwszych miesięcy najmu obowiązuje rabat o tytułowe 50%. To już trzecia edycja akcji, które Miejskie Centrum Handlowe Stara Drewniarnia bierze w przemówieniu udział. Do tej pory za każdym razem skutkowało to podpisaniem umowy na jednej powierzchni. W trybie ciągłym aktualizowano informacje zawarte na portalach internetowych, profilu Facebook dotyczących wynajmu powierzchni w Miejskim Centrum Handlowym. Podpisano kilka nowych umów na handel sezonowy na zewnątrz Miejskiego Centrum Handlowego. Podpisano wielomiesięczną umowę na lokal w hali targowej. Wynajem powierzchni kontroli przedstawia się następująco. Wskaźnik wynajęcia lokali w Centrum Handlowym wynosi 106 lokali spośród wszystkich 113, czyli to stanowi 93,81%. Na terenie hali targowej na 56 lokali wynajętych jest 54, co stanowi procentowy udział w wysokości 96% i 0,43. Hala targowa przy obłożeniu procentowym 91,22% posiada wynajęte 52 z 57 lokali. W przypadku wiaty 20 miejsc spośród 20 pozostaje wykorzystanych, co stanowi 100% wykorzystanych. Agencja Rozwoju Promocji Zamek w Gostyninie w kwietniu zakończył się zorganizowany w Zamku Gostyninie przez oddział PTTK w Gostyninie kurs przewodnika turystycznego. W trakcie którego odbyły się liczne prelekcje, wykłady, a zatem wyjściła liczna grupa turystów. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić zamek oraz skorzystać z punktu informacji turystycznej. W dniu 15 kwietnia był organizowany przez spółkę pierwszy festiwal Podwarz Ziemniaka. 18 kwietnia w Zamku Gostyńskim odbyły się otwarte warsztaty Restart, na którym patronat objął burmistrz miasta Gostynina. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zamku Gostyńskim odbył się koncert szaferowski. Dnia 28 kwietnia odbył się pierwszy koncert z cyklu Jam Session realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 2 maja w ramach tak zwanego długiego weekendu odbyła się impreza taneczna połączona z grillowaniem promowana pod nazwą Majówka w rytmie disco w Zamku Gostynińskim. Trwają prace nad uruchomieniem wypożyczalni roweru w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Spółka realizuje zadanie bieżące, wynajem pokoi gościnnych, wynajem sal, pomieszczeń, organizacja wydarzeń okolicznościowych. Miejski Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie w okresie od 27 marca do 17 maja MTB zrealizował czynności w ramach umowy o administrowanie zawartej pomiędzy spółką a gminą miasta Gostynina, wykonując następujące remonty na prawie bieżący budynku położonych w Gostyninie. I tak, targowa 5 na 1, ciąg dalszy prac związanych z odgrzybianiem ścian, przeprowadzono prace naprawcze w budynkach. Czapskiego 12, cena 14, 18, 20, Kośniewicka 1, Kościuszkowców 2, Zadamcze 19D, Rynek 16, Zadamcze 19, cena 2, Wojska Polskiego 56 na 15, Płynna 12A,
Wieliczka 14, 17, A 17, B 17, C 17, D, Dmowskiego 1, Wyszyńskiego 11, Kościuszki 5 i 6, 3 maja 43, A 3 maja 20, C na 2, Ozdowskiego 3, A, Spółdzielca 9 na 13 oraz Klub 1. W budynku przy ulicy Ozdowskiego 3A dokonano przeglądu instalacji centralnego ogrzewania, sprawdzono stan techniczny, ciepłomierzy oraz powietrzników w szachtach wszystkich lokali. Przy ulicy Spółdzielczej 9 powiększono plac zabaw, położono obrzeża prawidłowe, wykorytowano podłoże, zakupiono suchy piasek, pomalowano urządzenia zabawowe, ławki, zamontowano śmietniczki, tablice drogomierem oraz ogrodzenie placu i postawi posiadano trawę do ogrodzenia. Przy Wierzyńskiej 17C komisyjnie wprowadzono instalację zimnej wody. W mieszkaniach lokatorów z uwagi na duży uchyb pomiędzy zużyciem wody poszczególnych wolemierzy a wolemierzem głównym. Przy ulicy Parkowej 3 komisyjnie wprowadzono instalację ciepłej i zimnej wody. W mieszkaniach lokatorów z uwagi na różnicę jak wyżej wykonanie instalacji do pomiarowania zimnej wody w lokalu numer 9 na koszt lokatora. Przy ulicy 3 maja 9 odcięto drzewa krzyża od strony ulicy, przy 3 maja 12 zabezpieczono budynek do wyburzenia. Przed dostępem osób trzecich zamontowano tablice informacyjne. Na bieżąco administrowano pracami zabaw gminy miasta Gostynina, zorganizowanego przy Miejskim Centrum Kultury Patrowej i Wierzyńskiej w Gostyninie. Usuwano awarie hydrauliczne, elektryczne, koszono trawniki i sprzątano po sercu. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie od 1 czerwca 2016 roku świadczy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina jako podwykonawca firmy Neris Surowce S.A. Oddział Tomasz Mazowiecki. Dodatkowo spółka odbiera nieczystości stałe od podmiotów gospodarczych z terenu Gostynina. W okresie od 27 marca do 17 maja z gminy miasta Gostynina odebrano ogółem 259 megatonów segregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20.0301, 162 megatony zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15.0106, 61 megatony odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20.0201, 12 megatony o innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny o kodzie 20.0199, 0,26 megatony odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20.0307 i 2,28 megatony skratek o kodzie 19.0801. Zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady polegające na degradacji, inne niewymienione frakcje zbierane są w sposób selektywny, odpady wielkogabarytowe oraz skratki przekazywane zostały do następujących instalacji. Przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami w Płocku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kobiety 42-09-413-Sikusz, Zebra, Recykling, Zolnica Chemiczna 8, 96-500 Sochaczek, wyżej wymienione w okresie, zawarto 6 umów na odbiór odpadów stałych z podmiotami gospodarczymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania działalności burmistrza miasta Gostynina za okres od 27 marca do 17 maja. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. A jest. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, mam pytanie, bo wspomniał pan, znaczy czytana była sprawa monitoringu, także informacje bardzo dokładne, jakie kroki zostały poczynione w tej sprawie, gdyby pan burmistrz mógł jeszcze bardziej dokładnie wyjść dla mieszkańców ten temat. Informowanie o tym wczorajszym na komisji, ale przypomnę raz jeszcze, więc tak, po pierwsze został złożony wniosek o dofinansowanie, jest ogłoszony program pod tytułem Raza Bezpieczniej, więc w dniu 15 maja miasto złożyło wniosek o dofinansowanie. Został opracowany w tym momencie projekt, może został zaktualizowany kosztorys całego przedsięwzięcia. Jak już wspomniałem wcześniej, uzyskano warunki techniczne dla przyłączeń instalacji monitoringu do istniejącej infrastruktury technicznej, czyli wystąpiliśmy do energii operatora oraz do firmy lokalnej naszej, do Softnetu. Jest w tym momencie opracowywany już, znaczy końcowy opracowywany opis zamówienia. Myślę, że lada moment, na początku czerwca powinniśmy już być gotowi do postępowania. Jeszcze w momencie, bo w wywiadzie, które pan burmistrz umieścił, był
przedstawiony problem odnośnie nowej ustawy, prawda? Tak. Chciałabym, żeby to też pan burmistrz wyjaśnił dla mieszkańców, że to jest... Jak się okazuje, problemu jednak nie ma. Przypomnę, RODO zacznie obowiązywać już od jutra. Problem był taki, że nie była jeszcze podjęta uchwała, ustawa przez parlament, nie była podpisana przez prezydenta. I to rodziło pewien niepokój, ale z tego co wiem, ustawa już jest podjęta i również podpisana przez prezydenta. Do sprawozdania. W związku z tym, że nie ma, przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4 interpelacji i zapytania radnych. Wpłynęła interpelacja radnego Tadeusza Majszaka. Interpelacja. W związku z opóźnieniem przy realizacji zadania pod nazwą budowa dróg na zatorzu, bardzo proszę o udostępnienie następującej informacji. Kiedy został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowy dróg na zatorzu? Jaki był koszt i termin wykonania tego projektu? Czy został złożony w wyznaczonym terminie? Czy dokumentacja projektowa została złożona w starostwie powiatowym? Czy i ewentualnie jakie wady posiadał wyżej wymieniony projekt? Czy firma projektująca złożyła już poprawiony projekt? Na kiedy przewidziane jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Jakie środki w budżecie zabezpieczone są na budowę dróg na zatorzu w 2018 roku? Na kiedy przewidziane jest ogłoszenie przetargu na budowę? Dalsze postępowanie Urzędu Miasta, aby doprowadzić do realizacji budowy dróg na zatorzu, czyli jakie jest dalsze postępowanie. Tadeusz Majszak. To jest jedna interpelacja. Czy są zapytania? Proszę, radna Nadecka. Panie burmistrzu, ja mam pytanie dotyczące, kolejne moje pytanie dotyczące wiat przystankowych. Czy jest już jakiś ostateczny termin umieszczenia tych czterech wiat? No bo mamy już kilka miesięcy minęło, to znaczy dwóch przy ulicy Dorianskiej i dwóch przy Alejach Popiełuszki. Przepraszam, pomyliłam, przy ulicy Polskiego, przepraszam. To jest moje pierwsze pytanie. Następne pytanie zadawałam kiedyś na poprzedniej sesji. Tak? Nie słychać? Dobrze, przepraszam. Zadawałam pytanie na poprzedniej sesji, czy spółdzielnia mieszkaniowa była informowana o remoncie przy ulicy Floriańskiej. Udzielono mi, że nie. Więc dzisiaj chciałam zapytać, dlaczego nie był poinformowany o remoncie pan prezes, szczególnie spółdzielnia mieszkaniowa, ze względu na mały odcinek terenu właśnie spółdzielni mieszkaniowej przy budynku cukierni Ozdowskiej, to już wszystko wiemy. Ja uważam, że wydając tak dużą kwotę na remont tej ulicy, spółdzielnia powinna być poinformowana, bo myślę, że przystąpiłaby do tej modernizacji i chciałabym zadać pytanie, czy jakiś był powód niepoinformowania spółdzielni. I ostatnie moje pytanie, czy zostało już wydane pozwolenie na sprzedaż alkoholu panu najemcy budynku OSP przy ulicy Floriańskiej? Jeżeli tak, to proszę podać podstawy prawne na wydanie koncesji, aby mieszkańcy mieszkający wokół tego budynku byli poinformowani. Są oni bardzo przeciwni, obawiają się podobnych sytuacji, które miały miejsce już podczas funkcjonowania kręgielni, a wcześniej lokalu Baryłka. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o termin oddania inwestycji z budową chodnika ze Słonecznej. Dziękuję. Czy są inne zapytania? Ja mam zapytanie w imieniu mieszkańców ulicy 18 stycznia bądź 1 grudnia. Ja interwencję mieszkańców Zastorek na dyżurze. Jak wygląda obecny stan prawny? Przekazana została chyba dzisiaj dokumentacja w tej sprawie. Pismo od wojewody. Nie ma? To korespondencja. Prosił o odpowiedź. Bo dzisiaj płynęło, to przekażę. Prosiłbym o odpowiedź w punkcie odpowiedzi na te pytania i interwencji. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, kiedy będzie wszczęta procedura przetargowa w sprawie budowy miejsc podstawowych na ulicy 3 Maja. Dziękuję. Kolejne zapytanie. Ja chciałabym dopytać o ulicę Gościnną, bo wspomnieli Państwo w odpowiedzi, że wystosowaliście kolejne pismo do gminy żydowskiej. To jest zastanawiające, że tak długi okres gmina nam nie odpowiada, a w momencie budżetu obywatelskiego osoby, które się starały o postawienie
będzie wtedy odpowiedź będą udzielone w odpowiednim punkcie. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5 porządku dziennego, informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Gostyni za 2017 rok. Kto pierwszy zabierze głos w tej sprawie? Ja już czytałem. Ja powiem, że informacja została przedstawiona na komisji. Niemniej jednak poprosił na pytanie sekretarz, tak? Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Chciałem przedstawić program funkcjonowania Zespołu Bezpieczne Miasto, który działa na naszym terenie od 98 roku, czyli teraz 20 lat minęło, kiedy spotykamy się w zasadzie w nieomalże niezmienionym składzie. Ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się 10 maja. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji oraz organów, które działają na rzecz bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście. Między innymi przedmiotem ostatniego posiedzenia były działania podejmowane przez Gminę Miasta Gostynia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. Informacja przedstawiona została również z bieżącego działania i podsumowania za rok ubiegły prokuratury rejonowej w Gostyni, nie przez pana prokuratora. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Policji, Powiatowej Policji, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni. Udział również w ostatnim posiedzeniu wzięło kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przedstawiono temat rolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków. Swoje podsumowanie przedstawiło również Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także zaproszone zostały do udziału w tym spotkaniu również spółdzielnie mieszkania. Chciałabym tutaj podsumować w takim skrócie działania podejmowane przez Gminę Miasta Gostynia na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Tą informację również przedstawialiśmy na wczorajszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Otóż w 2017 roku Gmina Miasta Gostynina zatrudniała w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych i interwencyjnych łącznie 92 osoby, z tego 80 to prace społecznie użyteczne, roboty publiczne 11 i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. To zatrudnienie również przyczynia się do, w pewnym sensie, do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta, ponieważ te osoby mają zajęcie, mają ewentualnie możliwość też udzielania się tutaj na rzecz lokalnej społeczności. W 2018 roku od stycznia do 10 maja zostało zatrudnionych w Gminie Miasta Gostynia 70 osób w ramach prac społecznie użytecznych i 8 osób w ramach robót publicznych. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności, Gmina Miasta Gostynia ma również obowiązek takie osoby zatrudniać. Osoby są kierowane przez Sąd Rejonowy w Gostyninie i zostało skierowanych od stycznia do czerwca ubiegłego roku 24 osoby, fizycznie do takiej pracy przystąpiło 16. Od lipca do grudnia 18 osób zostało skierowanych, fizycznie wykonało tę pracę 12 osób. Liczba skazanych wykonujących tą karę teraz w 2018 roku, skierowano do nas od 1 stycznia do 10 maja 18 osób, fizycznie odrabia tą karę osób 14. Dzięki organizacji tych prac, zarówno społecznie użytecznych, interwencyjnych, prac publicznych, mogliśmy kontynuować szereg zadań związanych z pracami prowadzonymi na terenie miasta, z pracami fizycznymi, głównie nasadzenia, pielęgnacja, koszenie traw w parkach, na skwerach, konserwacja urządzeń melioracyjnych, malowanie słupków, podznaki, remonty chodników, dróg, czyli takie bieżące prace konserwacyjne i naprawcze.
a także zamiatanie ulic, chodników, zbieranie śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, wycinka strzewów, konserwacja rzeki z krwi, usuwanie wywrotów wiatrołomów z lasów komunalnych. Chciałam również Państwu przedstawić bardzo taką krótką informację dotyczącą środków finansowych przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Gostynina w latach 2015-16. Mianowicie dotyczy to przeznaczenia, przepraszam, 2015-18. Dotyczy to przeznaczenia środków finansowych na rzecz instytucji i organów, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. Tak na przykład dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 2015 roku gmina miasta Gostynia dofinansowała zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 100 tysięcy złotych. W 2016 roku zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jest to motopompa pływająca, 2 tysiące złotych. Sprzęt gaśniczy również został zakupiony w postaci pila spalinowej w 2017 roku za kwotę 2 tysięcy złotych i dofinansowano też zakup nowego samochodu do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych w 2018 roku 50 tysięcy złotych. Dotacja z Fundacji Tauron przeznaczona na zakup sprzętu pożarniczego wyniosła 15 tysięcy złotych. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej ze środków województwa na zadanie Mazowieckiej Strażnicy OSP 18 2018 w kwocie 50 tysięcy złotych. Czyli ponad 160 tysięcy złotych ochotnicza Straż Pożarna na przełomie tych 4 lat z budżetu miasta Gostynia otrzymała taką pomoc. Komenda Narodowa Państwowej Straży Pożarnej w 2016 rok dofinansowanie zakupu nowego samochodu spoznawczo-ratowniczego 20 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych dofinansowanie utworzenia sali dydaktycznej Ognik w ramach realizacji rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Bezpieczna Plus oraz zakup wydawnictw Wiem jak uniknąć pożaru, ogniowe zagadki dla dzieci uczestniczących w zajęciach sali dydaktycznej Ognik 490 zł, co daje kwotę 25 500 zł w okresie 3 lat. I 4 ostatnie lata również dla Komendy Powiatowej Policji. Gmina miasta Gostynia przeznaczyła 4950 na dodatkowe służby prewencyjne w 2015 roku, 5 tysięcy na dodatkowe służby w 2016 roku. Jednorazowe zestawy pościeli zostały zakupione również, to jest kwota około 500 zł. W 2017 roku dofinansowano zakup nowego samochodu w policyjnej wersji oznakowanej 35 tysięcy zł i 8 tysięcy zł. Dodatkowe służby prewencyjne policjantów na terenie miasta Gostynina w 2018 roku. Niespełna 54 tysiące złotych to daje na przełomie 4 lat. Również tutaj informację szczegółową z przebiegu działania prokuratury rejonowej przedstawił pan prokurator Paweł Siemion podczas posiedzenia komisji, podczas posiedzenia zespołu Bezpieczne Miasta oraz pani Maria Wróblewska, państwowy powiatowy inspektor sanitarnej. Informację o Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła pani inspektor Teresa Kielek, pracownik Wydziału Promocji. Wszystkie informacje znajdują się w posiadaniu naszym, one są dość obszerne, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany. Protokół z tego powstaje w tej chwili, protokół z tego posiedzenia. W związku z powyższym można się z tymi informacjami zapoznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapytać gościmy dzisiaj panu komendantu i pana prezesa, czy zaznaczycie pytanie, czy zechcą nam jeszcze od siebie, jak udzielić jakichś dodatkowych informacji, których może nie było przedstawionej to znaczy może z informacji na przesyłanie, tak? Tak, jeżeli uznacie, że nie ma nic więcej do dodania, to to podziękuję, ale jeżeli będą jakieś pytania, to myślę, że jesteście gotowi na zadanie pytania odpowiedzi, tak? Dobrze, to w takim razie czy są jakieś pytania do, czy do OSP, czy do policji, czy do straży? Proszę bardzo, radna na pewno. Z tego tematu z pańskiej, z panem obecności. Mam pytanie do pana komendanta Karola Powierzchniego. Dlaczego została zamknięta pręgielnia, bo wtedy wynającym była Federalna? Obawiamy się teraz bardzo następnego najemcy, który jest podnajemcą tej firmy. Gdyby
by pan był uprzejmy, czy jakieś były sytuacje niewygodne? Jest też pan przedstawiciel policji. Chciałabym, żeby mieszkańcy tutaj i rada zorientowali się w tej sprawie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Od 12 lat, czy 13, firma Agalite prowadzi tam działalność gospodarczą. W tamtym czasie była podpisana umowa z nimi na 20 lat, ponieważ tam zostało w ten budynek zainwestowany z wyposażeniem węgierni, co pamiętam, około 850 tysięcy złotych. A dalej, tam jak pamiętacie Państwo, którzy tam zaglądaliście, miał swego czasu jeden z przedsiębiorców gostynińskich, nieważne, bo to już nie, blisko jest ten odbiór, już nie wolno mówić, ale z miasta. I po prostu tak tam chciał to remontować, ale doprowadził do takiego stanu, że na tej części starej i nowej, i tutaj części tej specjalnej, nie było zdrowia. W tej chwili jest umowa podpisana do 2023 roku. I która dopuszcza pani firmie Adalite po prostu bez naszej zgody na podnajem. Czy istnieją? Adalite w tej chwili płaci cały czas, może nie terminowo, ale zawsze rok zamyka, że wszystkie zobowiązania nam zapłaci. A po prostu tam jest wygodnie jako strażakom, że tam w tej chwili nic nie ma chyba od 6 lat. Od 7 lat. Jak mówimy, kanarki w mieście czy w Dróble, no podobno kiedyś był jakiś mecz w Gostyninie, słynny Błękitny Gąbin, Mazur Gostynin i coś się tam stało na tej Trojańskiej. Ale co wiem, może pan komendant, ale nie był wtedy komendantem, co wiem, że niektórych zawieźli bez palców porozumiętych na szpital na Kruk. I wiem też dokładnie, że nie zostało żadne wszczęte postępowanie karne przeciwko nikomu, ponieważ ktoś się przewrócił na graczkę na podwórku, ktoś tam nie siedzi i zawadził. I po prostu tak to się skończyło. Ale pani, ta firma Adalite, bo to też jej podnajemce miał, to nie Ada, to miał też jej, był jej magazynier. I tak samo po prostu wtedy zamknął to, bo byśmy takie sprawy z wodą, po prostu zadłużenie miał w stosunku do nas i do pani, i do firmy Adalite i tego. I ona mu wymówiła. Na dzień dzisiejszy prowadził z nami rozmowy ten pan, który to wy... Ja nie wiem, czy wynajmie. Który ma zamiar wynająć od firmy Adalite. I on prosił zarząd od naszej OSP, żebyśmy parafowali umowę. Po prostu ważne, że będziemy mu wynajmowali po 23 roku, bo on chce tam zainwestować większe pieniążki. No i tak to jest. Aha, i prowadził z nami rozmowy wstępne, zaznaczam, żeby wejście było od placu, nie z ulicy, od placu z zewnątrz i mógł korzystać z parkingu. To tylko były tak napomknięte z zarządem. Ja przepraszam, ja nie chciałam tej historii, tylko chciałam jest tutaj też pan komendant, jakie były tam sytuacje, bo pan mówił o tej jednorazowej sytuacji, naprawdę wielkie bola i tak dalej. Tak, tak. A pan już przyjmował policję, może pan się wypowie, jak była karmienia, czy kiedyś była baryłka w tym lokalu? Pani nie odpowie, jestem komendantem w Gostyninie od 2015 roku. Ja przyszedłem, tylko tyle, że no, ktoś coś mówi, tak? I tak mówię, ciężko mi jest zabierać. No. Zresztą policja nic nie ma do wydawania koncesji. Tak? Nie ma, wiem, ja chciałabym powiedzieć, że... Tam stoimy na straży prawa i egzekwujemy. Przepraszam, że się. Ja mam kolejne pytanie. Proszę bardzo. Pani Zobrana, panie komendancie, chciałabym uzyskać wiadomość, jaki jest zabezpieczony rynek kostyniński podczas weekendów, podczas wieczornych zdarzeń. Czy nie odnotowujecie tam jakichś brzydkich incydentów w parku, typu alkoholowych, typu jakieś narkoty, czy to jest w jakiś sposób zabezpieczone, czy tam zdarzają się jakieś takie dziwne sytuacje? Policja reaguje na zgłoszenia, na interwencje. Na dzień dzisiejszy, tak jak na całym mieście, tak jak ktoś zgłasza, reagujemy. Dodatkowo tutaj mam taki sygnał, tak będę mi wczoraj pan burmistrz też zgłaszał na debacie ewaluacyjnej w starostwie, że dochodzi do zakłócenia ładu i porządku w rejonie rynku
I w związku z tym, że mamy tutaj przekazane środki finansowe, tak, 8 tysięcy złotych na dodatkowe służby, jest na bieżąco prowadzona analiza stanu bezpieczeństwa i wstępnie planujemy okres ten weekendowy, tak, czyli z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę dodatkowo wzmocnić sam rynek, tak, patrolem jednoosobowym, pieszych, tak? Pieszych, tak? Tak, tutaj chcę. Dodatkowo też jest kwestia taka, że co miesiąc występuje do Komendy Wojewódzkiej o wsparcie oddziałem prewencji, tak, samodzielnym pododdziałem prewencji Policji w Płocku na takie właśnie dodatkowe służby, tak, żeby, tak powiem, nasyczyć, tak, tutaj rejon służbami policji. Jak pan określa, przepraszam, miejsca polskie właśnie takie najbardziej, rynek, czy Wysockiego, czy inne, czy nazwa kierownica, czy są jeszcze... Ciężko wie pani tak konkretnie, tak? To co jest problem wcześniej, tutaj był zgłaszany na ulicy Zamkowej, tak, z barem Domino. No i na dzień dzisiejszy, po tych sygnałach, które były do nas zgłaszane, były podejmowane, że tak powiem, nasze działania i na obecną chwilę jak gdyby ta sytuacja się unormowała, tak? Czyli nie ma jakichś tam takich alarmujących zgłoszeń, żeby, tak powiem, ktoś tam co chwilę coś zgłosił. Czyli tam jest już opowiadane. Tak. Na dzień dzisiejszy, tak, ja nie mówię. Tak. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania do przybyłych gości? Nie widzę. W związku z tym, że nie ma, ja serdecznie. Jeszcze nie mogę was. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałem bardzo podziękować, tak, za to zrozumienie i wsparcie, bo tak jak tu pani sekretarz czytała i mówiła o tych środkach finansowych, tak jak mówię, no, bez tego nie byłoby bezpieczeństwa. I to, co Rada przekazuje, miasto przekazuje, naprawdę w dużej mierze przekłada się pozytywnie, tak? Bo chociażby wsparcie, to co się udało po długich negocjacjach na ten pojazd, tak? Pojazd jest, pojazd funkcjonuje i, że tak powiem, poprawia mobilność policji, tak? Także jeszcze raz bardzo dziękuję i to, co może miasto i Rada przekazać, bardzo chętnie przyjmę na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Tak? Dziękuję. Ale słowa podziękowania. To miłe słowo. Cały czas trzymam kciuki za ten monitoring, tak? To na pewno się przełoży, tak? Na poprawę bezpieczeństwa. Dziękuję. Słowa już może. Ja też bym chciał. Podziękowania w sprawie. Ja też w imieniu komendy chciałem złożyć serce podziękowania za zrobić wyrozumiałość i za pomoc, którą państwo operatorzy tutaj wspólnie okazaliście dla naszej komendy. Jakaś zakupu tego samochodu gospodarczo ratowniczego oraz pomoc w zakresie wykonania tej sali edukacyjnej ogniw. Ta sala edukacyjna, szanowni państwo, która została otwarta w tym roku praktycznie, ona już funkcjonuje, ma takie obłożenie, że nie przerabiamy ilości tych dzieci, które do nas przybywają. Już mamy zapisy na ten rok, czy na przyszły rok szkolny, już na wrześniu praktycznie mamy listę obłożoną i ciągle przybywają te zgłoszenia. Ona funkcjonuje 2 dni w tygodniu. W miarę naszych możliwości staramy się tą grupę, która się zgłasza, zawsze we właściwy sposób przekazać im te informacje, które mieliśmy w planach naszych, w założeniach i żeby coś z tej wizyty tej Straży Pożarnej wyniosły. Także ta pomoc w zakresie właśnie doposażenia tej sali oraz zakupie tych materiałów dydaktycznych, o których mówiliśmy tutaj o tych książeczkach, również to w znacznym stopniu nam ułatwia prowadzenie tej sali. Także serdecznie dziękuję. No i myślę, że w dalszej kolejności będziemy mieli jakieś różne problemy. Współpraca nasza nadal będzie układała się właściwie. Także serdecznie dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to miło. Karol jeszcze podziękuję. A ja mówię krótko, proszę Państwa, gdyby nie samorząd miejski i Urząd Miasta, Urząd Burmistrza, Ochotnicza Straż Pożarna by nie funkcjonowała. Koledzy są dofinansowani z budżetu państwa, a my z budżetu miasta i innych wyniosków nie ma. Coraz trudniej jest budynek utrzymać, żeby funkcjonował. I za to Radzie serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, jak to miło usłyszeć, że pod adresem organów gminy i padają z takich instytucji, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Takie miłe słowa. Dziękuję panu za przybycie. Jeżeli czas pozwala, to będzie dostać, to nie dziękujemy. A my przechodzimy do realizacji punktu 6. Ocena dla roku pomocy społecznej.
Gościmy panią kierownicą, panią radną Zagórską. Pan daje głos. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Minister Środek Pomocy Społecznej ma obowiązek sprawozdawczego pod nazwą Oficjalna Zasoba Pomocy Społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na podstawie artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej. Ponieważ jest to bardzo obszerny dokument i on jest głównie ujęty w takim zestawieniu tabelarycznym, ja pozwolę sobie przekazać państwu najistotniejsze informacje, a tak naprawdę wnioski o poprosić na przygotowanie tego dokumentu. Analizując ocenę potrzeby pomocy społecznej pod kątem istniejących problemów i potrzeb, należy pamiętać, iż sukces w realizacji zadań w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych przez inne podmioty polityki społecznej, które są usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ponadnarodowym. Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej miasta Gostynina przy planowaniu budżetu na kolejny rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i opieki zastępczej. Także taka informacja, że Miejski Ośrodek Gostynina nadal realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, iż ustawodawca w realizowanej polityce kładzie duży nacisk na pracę z rodzinami, które mają problemy opiekuńcze wychowawcze, należy temu zjawisku zapobiegać. W związku z tym kierujemy dzieci do pieczy zastępczej i ponosimy z tym koszty. Tak jak państwo wiecie, że jest to taki duży nakład na kolejne lata. W pierwszym jest to 10%, w drugim 30%, w kolejnych latach w trzecim roku 50%. W związku z tym ten problem nadal jest istotny. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny, czyli w dalszym ciągu kwestia tutaj jest zatrudniania asystentów rodziny, które zatrudnialiśmy i nadal mamy w planach w kolejnych latach od tego nie odstępować. Pracowało u nas 4 asystentów rodziny, którzy wsparciem objęli 29 rodzin i nadal właśnie istnieje potrzeba utrzymania tego stanu zatrudnienia. Kolejny punkt to jest pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, o czym wspominałam przed chwilą. Następny temat dosyć istotny to jest wzrost nakładów na usługi opiekuńcze. Proces starzenia się społeczeństwa w Gostynie implikuje konieczność zapewnienia osobom starszym opieki i w ich miejscu zamieszkania, które są pozbawione ze względu na to, że rodzina jest osoba mieszkająca bądź pracująca. Co za tym idzie, corocznie wzrastają potrzeby finansowe z budżetu miasta. Przeznaczone na ten cel środki są nadal konieczne. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy nie zwiększa się, jednak należy wskazać, że zwiększenie kosztów usług opiekuńczych związanych z odpłatnością za sprawowanie tych usług jest wyższy tenże koszt i w związku z tym te środki finansowe musimy brać pod uwagę, że muszą być zapewnione. Następna sprawa to jest zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej. To jest bardzo, że tak powiem, spory temat finansowy. Jest to duża kwota, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i opłaty osób, które kierujemy do domów pomocy społecznej. I tak badając obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale chorym lub niepełnosprawnym, zauważa się sukcesywny wzrost liczby osób, które wymagają umieszczenia w domu pomocy społecznej. W 2017 roku gmina ponosiła odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 18 mieszkańców. Należy liczyć się z tym, iż liczba osób starszych, które wymagać będą całodobowej opieki, wciąż będzie wzrastać, a co za tym idzie, konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie miasta. Ponadto koszty utrzymania mieszkańców corocznie wzrastają. Ja tutaj nawet państwu przekażę na tyle istotną, że do momentu, kiedy możemy opiekować, znaczy zabezpieczyć te potrzeby opiekuńcze w miejscu zamieszkania, staramy się to robić jak najdłużej i w ostateczności kierujemy osoby do domu. Znaczy w tym momencie, kiedy już rzeczywiście te usługi nie wystarczają, wtedy dopiero kierujemy do domu pomocy. Następna sprawa to jest zapewnienie środków na pomoc osobom bezdomnym. Nadal istotnym problemem dla miasta Gostynia jest kwestia bezdomności. W 2017 roku odnotowano 15 bezdomnych klientów ośrodka. W okresie zimy głównie biorą na narasta przeciwnie. Dlaczego narasta? Ponieważ na terenie miasta Gostynia nie ma schroniska, muszą przyjechać osoby do miejsc odległych i koszty utrzymania takiego bezdomnego są dosyć znaczne i brak jest miejsc w naszych okolicach, czyli w Płocku i Kutnie.
wstępnych ośrodków poradnictwa specjalistycznego jako jeden z takich ostatnich i ważnych tematów. Istnieje duża potrzeba świadczenia poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na podany zawód. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po prostu nie brakuje poradnictwa specjalistycznego, mimo zdiagnozowanych potrzeb. Zastanawiając się jednak nad wielkością istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznym potrzeb i problemów społecznych, biorąc jednak pod uwagę możliwości ekonomiczne miasta, należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie gwarantującym zaspokojenie podstawowych, a więc najważniejszych potrzeb życiowych klienta, także części zadań określonych przez ustawodawcę jako fakultatywne. Jednocześnie wymiar występujących problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększania nakładów środków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, także dalszych rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, także które mogą wystąpić w przyszłości. Jeżeli chodzi o to, to mam jedno zdanie, że jeżeli chodzi o poradnictwo specjalistyczne, którego my nie zatrudniamy psychologów i pedagogów w swoim ośrodku, natomiast korzystamy z uprzejmości, że tak powiem, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którym współpracujemy na co dzień i kierujemy naszych klientów już tak wybitnie z dużymi problemami właśnie na takie poradnictwo specjalistyczne do tej instytucji. To są najważniejsze wnioski, które wypływają z tego dokumentu przygotowanego, który będzie Państwu przedłożony w Biurze Rady. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, ale to są to, co przedstawiłam, na co najistotniejsze Pani sekretarz miała czytać, ale wyszła na chwilę. Nie, poszła na te zapytania zbierać informacje. To może przyspieszymy, znaczy przeniesiemy, weźmiemy punkt 8, informacje na temat rozstrzygniętych, to są sprawy na temat rozstrzygniętych pani na czerwcu, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w 2018 roku dotychczas dnia dzisiejszego zostały ogłoszone dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Widzę to konkurs z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielec oraz konkurs na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami zdrowotnymi. Informacja o powyższych konkursach oraz o wynikach tych konkursów były zgłaszane do informacji publicznej, były zamieszczone na stronie internetowej oraz w tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Na realizację zadań publicznych w 2018 roku dotychczas w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert miasto przekazało organizacją pozarządową kwotę 359 400 zł. W tym była to w zakresie ustawy o sporcie 330 000 zł, natomiast w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym dla organizacji pozarządowych przekazano 29 400 zł. Również w 2017 rok było to 388 045 zł z zakresu ustawy o sporcie 280 000, natomiast z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym dla organizacji pozarządowych przekazano 108 045 zł. Wszystkie te środki wykorzystano w 100%. Nie wiem, czy czytać, panie przewodniczący, czy czytać każdą organizację, jakie środki dostała. Można przypomnieć. Można przypomnieć. Tak. W zakresie ustawy w ramach rozwoju sportu Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, w tym roku Gostyniński Szkolny Związek Sportowy otrzymał 20 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy Zwolen Team 20 000 zł. Miejski Uczniowski Klub Sportowy Handball Team z Krwawa Stylin 30 000 zł. Uczniowski Klub Sportowy Football Education 1000 zł, jednak klub nie przystąpił do podpisania umowy i zrezygnował z przyznanej dotacji. Uczniowski Klub Sportowy Alfa 30 000, Mazur Gostyń 20 000,
210, przepraszam, tak. Klub Żeglarski Hals 15 tysięcy, Klub Sportowy Błyskawica Ludzień 4 tysiące, Klub Sportu Walki KO Fight Gostynin. Niestety oferta nie spełniała wymogów formalnych i nie została dopuszczona do oceny merytorycznej. W związku z tym została odrzucona, ponieważ oferta nie została złożona w zamkniętej kopercie, nie została dołączona wymagane załączniki i ze strony formalnej po prostu oferta została odrzucona. Kolejny konkurs, były to zadania z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym, który został ogłoszony również w tym roku. Zostały złożone 4 oferty, z tym, że do realizacji 3 oferty zostały odrzucone. Stowarzyszenie Mężczyzny Przeciw Przemocy wnioskowało o kwotę 11 400 zł i otrzymało taką dotację. Natomiast 3 organizacje, Akademia Inicjatyw Młodzieżowych na 2 programy i Fundacja Dobry Start, ich oferty nie zostały złożone na druku zgodnym z załącznikiem do ogłoszenia i ze strony formalnej po prostu te oferty zostały odrzucone. Pod koniec 2017 roku został ogłoszony konkurs na organizację wypoczynku zimowego w formie półkolonii lub siemowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina, który miał być realizowany w okresie ferii zimowych w 2018 roku. Ze strony organizacji pozarządowych płynęła tylko jedna oferta, była to oferta Akademii Inicjatyw Młodzieżowych na kwotę 18 tysięcy złotych. Teraz przejdę do podsumowania roku 2017. W 2017 roku zostały ogłoszone 5 konkursów na realizację zadań publicznych, 2 konkursy z zakresu rozwoju sportu i 3 konkursy z zakresu zdrowia publicznego. I tak, z zakresu rozwoju sportu dotacje otrzymały Gostyński Szkolny Związek Sportowy 18 tysięcy. Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń Team 1500 na jedno zadanie i później 1500 na drugie zadanie. Miejski Klub Sportowy Mazur 145 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy Alfa 17 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy Football Education 7 tysięcy, Miejski Klub Sportowy Handball 15 tysięcy, Klub Żeglarski Hals 1000 zł, natomiast klub nie przystąpił do podpisania umowy i zrezygnował z otrzymanej dotacji. Klub Żeglarski Hals na kolejne zadanie 3 tysiące, Szachowy Uczniowski Klub Sportowy Gosmat 83 tysiące zł. Kolejny konkurs, jaki został ogłoszony, był to konkurs z zakresu zdrowia publicznego i na organizację zadań, które wynikały z ogłoszonego konkursu od organizacji pozarządowych płynęły 3 oferty. Były to oferty Akademii Inicjatyw Młodzieżowych oraz Fundacji Promocji i Rozwoju Lepszy Gostynin. Akademia Inicjatyw Młodzieżowych otrzymała na 2 zadania 24 850 i 30 tysięcy, 24 850 i 25 tysięcy, natomiast Fundacja Promocji i Rozwoju Lepszy Gostynin zrezygnowała z przyznania dotacji i nie przystąpiła do podpisania umowy. Kolejny konkurs, jaki był ogłoszony w ubiegłym roku, był to konkurs na organizację półkolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Wpłynęła tylko jedna oferta od organizacji pozarządowej, była to oferta Akademii Inicjatyw Młodzieżowych i przyznano jej dotację 52 140 zł. Drugi konkurs w 2017 roku, jaki był ogłoszony na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu i w ramach tego konkursu wpłynęło 7 ofert od organizacji pozarządowych. Było to Handball Team z Kwadowskimi, otrzymała kwotę 6 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy Alfa 10 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń Team 7 tysięcy, Klub Żeglarski Hals. Klubowi nie udzielono dotacji, gdyż oferta nie spełniała wymogi formalne, ale w ocenie merytorycznej uzyskała najmniejszą liczbę punktów, to jest 74 na maksymalnie 325. W związku z powyższym oferta została odrzucona. Klub Żeglarski Hals, kolejna ich oferta na 4 tysiące. Klub Uczniowski Klub Sportowy Football Education 4 tysiące i Miejski Klub Sportowy Mazur 40 tysięcy. I ostatni konkurs, jaki był ogłoszony w ubiegłym roku, był to konkurs na powierzenie zadań w zakresie zdrowia publicznego.
Na ten konkurs wpłynęły oferty od dwóch organizacji pozarządowych. Były to oferty od Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Jednakże jedna oferta uzyskała 0 punktów za zasadę, że temu, że określenie kosztów projektu przejrzystych kalkulacji kosztów. W związku z tym została odrzucona, natomiast druga oferta została przyjęta i otrzymała dotację 6055 zł. W tym roku jeszcze zostaną ogłoszone konkursy z zakresu rozwoju sportu, ponieważ tak jak tutaj Państwo wiecie, wnioskowaliście Państwo o zwiększenie, o przyznanie środków na ogłoszenie konkursu na rozwój sportu. Będzie też ogłoszony konkurs na realizację zadań z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym, także jeszcze w tym roku te środki na pewno się zwiększą dla organizacji pozarządowej. To tak w telegraficznym skrócie. Całość informacji będzie przekazana do jubilera. Dziękuję. Jeszcze Pani Magdo, mam tylko taką uwagę w tej informacji, w ostatniej stronie jest zarządzenie numer 85, planowane na 2018. Pani już poprawiłam po 2017. A, czyli celowo. Tak. Dobrze, dobrze, dziękuję. Czy są pytania do tego? Proszę bardzo. Proszę głośniej, bo nie słyszymy o tym. Konkurs odnośnie pozyskania tych środków sportowych, tak? Ten kolejny. Na tej sesji, z tego co wiem, to na tej sesji będą zwiększone środki i automatycznie wówczas będzie ogłoszone. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynia z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. Rozumie Pani sekretarz. Proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałam przedstawić sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami w gminie miasta Gostynia za 2017 rok. Jest to sprawozdanie dość obszerne, ale postaram się nieco, że tak powiem, taką kwintesencję tutaj Państwu przedstawić, żeby może nie odczytywać całości. Oczywiście sprawozdanie zostanie przekazane do załączenia, celem załączenia protokołu dzisiejszej sesji. Otóż, proszę Państwa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku burmistrz miast, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast są zobowiązani przedłożyć najpóźniej do 31 maja organom stanowiącym gmin miast program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program, o którym mowa, został przyjęty uchwałą 246 z 2016 roku, 29 listopada i stanowi on podstawę współpracy w 2017 roku gminy miasta z tymi organizacjami. Procedura konsultacji tego programu odbyła się na podstawie uchwały konsultacyjnej, która została podjęta przez Radę Miejską w 2010 roku, 28 września. Formy współpracy gminy miasta Gostynia z organizacjami pozarządowymi to głównie forma pozafinansowa, no i jest też forma finansowa, czyli polegająca na z realizacji pewnych zadań i finansowaniu i dotowaniu tychże organizacji. Organizacje są ważnym partnerem gminy w realizacji zadań nałożonych na gminę w ustawie o samorządzie gminnym. Może powiem kilka zdań o współpracy tej pozafinansowej. W 2017 roku współpraca finansowa na czym polegała? Otóż na zasadzie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, organizowania wspólnych spotkań, wydarzeń, m.in. działań promocyjnych, współpracy również z podmiotami opiniodawczo-doradczymi, a także pomocy ze strony gminy miasta Gostynina w uzyskaniu przez organizacje lokali wykorzystywanych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej, udzielania i rekomendacji i patronatów, udostępniania w miarę możliwości również pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta na organizację konferencji, szkoleń i spotkań okolicznościowych. Należy dodać, że w ubiegłym roku dokumenty strategiczne, takie jak Gminny Program Rewitalizacji i Gminny Program Ochrony Środowiska, były też konsultowane społecznie. Mogły zgłaszać swoje uwagi również organizacje działające i stowarzyszenia działające na terenie miasta. Jeżeli chodzi o współpracę finansową,
na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów. W 2017 roku miasto przekazało organizacjom pozarządowym 388 045 zł. W zakresie ustawy o sporcie 280 tysięcy, które zostały wykorzystane w całości. A w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym przyznano organizacjom pozarządowym 108 045 zł, również wykorzystane w 100%. W związku z zarządzeniem nr 16/2017 z lutego 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy miasta Gostynia w ramach rozwoju sportu. Przeznaczono na realizację zadań w ramach tego konkursu 210 tysięcy złotych. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 95% całkowitych kosztów projektu, a wkład własny stanowić miał 5% całkowitych kosztów zadania. Wpłynęło 10 ofert w odpowiedzi na ogłoszenie, w którym przeznaczono 10 podmiotom przyznano dotacje zgodnie tutaj z wykazem, który posiada. Dotacje, które otrzymały Gostyński Szkolny Związek Sportowy na rozwój sportu poprzez organizację imprez zawodów sportowych. Wnioskowano 25 tysięcy, kwota proponowana udzielonej dotacji 18. Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń Team, upowszechnianie kultury. Panie sekretarz, przepraszam, ale te informacje były przekazane. Tak, to będę powielał, ja także nie ma sensu chyba ich dalej tak kontynuować, bo one były wszystkie już Państwu przekazywane. Jedynie chcę poinformować tutaj, że jeden z tych podmiotów odstąpił od podpisania umowy i w rezultacie nie otrzymał dotacji, to też chyba Pani Naczelnik by przedstawiała. Kolejne zarządzenie z kwietnia 2017 roku burmistrza miasta został ogłoszony konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 i w ramach celu operacyjnego profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Konkurs został ogłoszony na komisję zadania. O tym też było wspominane, także też nie będę Państwu tutaj tego powielała. No i oczywiście w ramach rozwoju sportu na realizację zadań publicznych zarządzeniem 25 lipca ubiegłego roku również na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 71 tysięcy złotych. O tym też Pani Naczelnik. Także tak w telegraficznym skrócie, proszę Państwa, no w kwintesencji, w takim podsumowaniu, realizacja tego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na pewno przyczynia się do aktywności większej społecznej. Wiadomo, że nie dysponujemy jakimiś ogromnymi środkami, żeby tutaj te organizacje, nie wiem, wspierać, czy mogłyby realizować może więcej na terenie naszego miasta, ale na tą chwilę postrzegamy tę współpracę jako pozytywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Sekretarz. Czy w tej kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi są jakieś pytania? Nie widzę. Pani Sekretarz, dziękuję za pytanie i informacji. Ogłaszam 20-minutową przerwę. Wznawiamy obrady po przerwie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miasta Gostynin na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych obrotów działkowych. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich Zdrowia i Pomocy Społecznej. Opinia pozytywna. W paragrafie 2 punkcie 5 należy zapisać. Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia, ale w kwocie nie większej niż 5 tysięcy złotych. I w paragrafie 2 punkt 6 należy zapisać. Dotacja może być przyznana dla danego rodzinnego obrotu działkowego. Tak, nie częściej niż raz na 3 lata. Czy ktoś ma uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania uchwały Rady Miejskiej.
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy miasta Gostynia na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Kto jest za przyjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Gostynia w przedszkolach, podmiotach szkolnych, szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji i Sportu pozytywnie. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania. Nie widzę uwag, przystąpimy do głosowania. Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Gostynia w przedszkolach, studiach przedszkolnych, szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. Wersję, którą Państwo otrzymali. Kto jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy, przepraszam bardzo, nie powitałem pana dyrektora Łosia, który jest projektodawcą tej uchwały. Także witam serdecznie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Była opinia pozytywna. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania. Nie słyszę, nie ma nikt, nie zgłasza. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form odpoczynku przedszkolnego oraz szkół, dla których miasto Gostyni nie jest organem prowadzącym. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Gostynia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania. Nie słyszę uwag. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała zostaje jednogłośnie podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. Panu dyrektorowi dziękuję. Czy jeszcze jedną uchwałę, tak? Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium miasta Gostynia dla najzdolniejszych uczniów. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie również. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania. Nie słyszę, nikt nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium miasta Gostynia dla najzdolniejszych uczniów. Proszę Państwa,
tutaj za podjęciem uchwały. Zechce podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie ma. Stwierdzam, że uchwała jednogłośnie podjęta. Panu dyrektorowi uchwały dziękuję za przybycie. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na życzenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogą wojewódzką. Komisja do Spraw Gospodarczego i Budżetu zaopiniowała swoje uchwały pozytywnie. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania. Nie słyszę, nikt nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na życzenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową stabilizacji na rok 2018. Oddaję głos pani Karolinie. Czy od nowa ją, czy tylko w uzupełnieniu dla Państwa radnych, którzy nie uczestniczą w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu? Na tej komisji w dniu 22 maja jeszcze zostały zgłoszone autopoprawki. Te autopoprawki zgodnie z ustaleniami zostały wprowadzone tu już pod dzisiejsze obrady do głosowania i Państwo otrzymali projekt. Wszystkie te poprawki są podkreślone. I jeszcze mam taką informację, w zasadzie wiadomość z ostatniej chwili, tuż no, przed przerwą. Dostaliśmy informację, że jednostka nasza OSP ma za mały udział środków własnych przy zakupie samochodu. Pamiętają Państwo, na sesji bodajże w lutym były wprowadzone takie środki na zakup samochodu lekkiego, z tego co sobie przypominam. I tam była przyznana kwota 50 tysięcy złotych. No jeszcze brakuje, jeszcze potrzeba 80 tysięcy złotych. Nie wiem, czy jeszcze zawrzemy to w tej uchwale, czy po prostu na następną komisję w miesiącu czerwcu. No Państwo gotowi są jeszcze dołożyć te środki, żeby ten samochód został zakupiony? To już... Może tak, Pani Karpik. Ponieważ zmiany w budżecie są już, były omawiane. Tak. To może tą kwestię... Tak, nie, ja tylko jeszcze przykład. A kwestie dodatkowych... Może w sprawach różnych, nie. Może jako w drugiej części. Dobrze. Czyli... Czy są uwagi co do zmian w budżecie? Może w ten sposób? Nie ma w tej chwili. Komisja projekt uchwały opiniowała pozytywnie z wnioskami. Ja tutaj przypomnę. Proszę? Tak, no bo były wnioski pisane. Komisja do Spraw Gospodarczego i Budżetu opinia pozytywna wraz z wnioskami. Z rozdziału 616 zadanie inwestycyjnego modernizacja ulicy Kościelnej wziąć potem 349 040 zł, tak? I drugi wniosek, rozdział 616 zwiększyć o potem 80 tysięcy złotych na remont parkingu przy ulicy Kościelnej. Trzeci wniosek, rozdział 801 zwiększyć o potem 40 tysięcy złotych na zakup 30 komputerów uruchomienie dziennika elektronicznego do szkoły stawienia numer 3. Kolejny wniosek, rozdział 121.09 zwiększy się kwotę 13 tysięcy na remont ulicy i sali i łazienki miejskiej Centrum Kultury. Rozdział 801.01 zwiększy się kwotę 17 400 na dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ukraińskich przez Wrocławstwo. Rozdział 904 zwiększy się kwotę 27 tysięcy złotych na remont na zakup rębaka do koszenia gałęzi. I pozostałe środki w wysokości 171 640 przenieść na przedsięwzięcie inwestycyjne modernizacja ulicy Studurnej.
wnioski, które są już uwzględnione. Tak, uwzględnione jeszcze tylko po... projekcie. Tak, jeszcze może tu wyjaśnię, bo tu żeśmy głosowali kwotę 349,040. Tutaj zmniejszenie z tej modernizacji ulicy Kościelnej, ponieważ już w projekcie uchwały było zmniejszenie 10 400. W sumie zmniejszenie to kwota 359 440. Czy są uwagi do tego, do tych wniosków? Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do przegłosowania każdego wniosku po kolei. I później przystąpimy do naszej części procedowania projektu uchwały. Jeżeli nie będzie uwag, przystępujemy do głosowania pierwszego wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego. Wydziału 616 z zadania inwestycyjnego modernizacja ulicy Kościelnej wziąć kwotę 349 040 zł. Kto jest za przyjęciem wniosku, wysoka komisja. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przez Radę podjęty. Rozdział 616 zwiększyć o kwotę 80 tysięcy na remont parkingu w ulicy Kościelnej. Kto jest za podjęciem wniosku, chce pomyśleć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Rozdział 801.01 zwiększyć o kwotę 40 tysięcy na zakup 30 komputerów z kwartalem nr 3. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, chce pomyśleć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Rozdział 921.09 zwiększyć o kwotę 13 tysięcy na remont sali i łazienki w Miejskim Centrum Kultury. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, że chce podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Wniosek został przyjęty. Rozdział 801.01 zwiększyć o kwotę 17 400 zł na dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, piłkaryczne i brodkarstwo. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Rozdział 904 zwiększyć kwotę o kwotę 27 tysięcy na zakup trębaka do ogłoszenia gałęzi. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. I pozostałe środki w wysokości 181 640 zł przenieść na przedsięwzięcie inwestycyjne modernizacja ulicy Stodulnej. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Pozostaje nam do rozstrzygnięcia kwestia dzisiejsza. Ja stawiam taki wniosek, aby ten problem przenieść na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Czy są inne zdania w tej sprawie? Nie ma. W związku z tym zapytuję, kto jest za przyjęciem tego wniosku, aby kwestię dodatkowych środków na samochód dla OSP przenieść na najbliższą Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zechcę podnieść rękę. Dziękuję. Widzę, że wszyscy. Czyli pani sekretarz, pani skarbnik, możemy przystąpić do głosowania uchwały wymieniającą uchwałę budżetową na rok 2018 z przyjętymi wnioskami. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały budżetowej, uchwały radnych w gminie wymieniającą uchwałę budżetową miasta na rok 2018, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Widzę, stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 353 17 roku Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. Pani skarbnik, proszę bardzo. Również ta uchwała obejmuje te zmiany, te autopoprawki zgłoszone na komisji. W zasadzie no bo była tu omawiana. Tak, Komisja Rozwoju i Budżetu wyraziła opinię pozytywną. Jeżeli nie ma pytań, nie ma uwag, przystąpimy do głosowania uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie zmieniającą uchwałę nr 353 łamane na 2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028, kto jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. Przyjęcie protokołu z 75. sesji Rady Miejskiej. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie słyszę nikogo uwag. Przystępujemy do przegłosowania, kto jest za przyjęciem protokołu z 75. sesji Rady Miejskiej. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, kto za protokołu 75. sesji Rady Miejskiej został przesłuchany, ale przyjęty. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych oddaję głos. Proszę bardzo. Powiem tak, w odpowiedzi na interpelacje to, co zdążyliśmy przygotować, to dzisiaj zostanie panu tutaj radnemu przekazane. Niemniej, no tak jak tutaj już chyba była o tym mowa, że w momencie, gdy interpelacja wpływa później niż na 6 dni roboczych przed terminem sesji, no my nie jesteśmy w stanie przygotować odpowiedzi. Pierwsze pytanie z interpelacji dotyczy, kiedy został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowy dróg na Zatorze. Pierwsze jako postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na budowę dróg na Zatorzu. Wniosek wydział złożył 4 sierpnia 2016 roku. Składanie ofert było do 17 sierpnia 2016 roku. Wpłynęła wtedy jedna oferta i kwota, dodam jeszcze, że środki, które mieliśmy zabezpieczone w budżecie, to kwota 60 tysięcy brutto. Oferta, która wpłynęła, opiewała na kwotę 153 996 tysięcy złotych. Niezwłocznie tego samego dnia ponownie został, czyli 17 sierpnia 2016 roku, został ponownie złożony wniosek. Termin składania ofert 22 sierpnia 2016 roku. Nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny wniosek, już trzeci, został złożony 30 stycznia 2017 roku. Środki te same, które pozostawały, termin składania ofert, które były wcześniej składane, termin składania ofert 13 luty 2013 roku. Wpłynęło 8 ofert, najwyższa 94, wybrano najtańszą ofertę na kwotę 35 670 zł. Termin wykonania, pierwotny termin wykonania zakłada ukończenie opracowania miało nastąpić 30 października 2017 roku. W międzyczasie, znaczy wykonawca z uwagi na pojawiające się czy przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji wystąpił z wnioskiem do burmistrza o zmianę terminu wykonania dokumentacji i otrzymał zgodę. Termin wykonania 31 stycznia 2018 roku. Ale przed upływem tego terminu wystąpił z kolejnym wnioskiem, informując, że ma problemy z uzgodnieniem dokumentacji na zespole wydawniania dokumentacji z uwagi na to, że nieaktualne były dane zawarte na mapach do celów projektowych, na których tam było to opracowanie. W związku z tym no, dyskutowaliśmy bardzo tutaj wspólnie, też był proszony wykonawca opracowania. Ostatecznie, to znaczy występował o przedłużenie
tego terminu, z tego co wiem, do końca maja. Wtedy pan burmistrz, no, dyskutowaliśmy nad realnością wykonania i ustaliliśmy, że ostateczny termin to 30 kwietnia. Przed upływem tego terminu znowu jakby projektant wystąpił o przedłużenie do 31 lipca. Na to już pan burmistrz nie wyraził zgody i na ten moment, od tego momentu, od 30 kwietnia są naliczane odsetki. Bo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dokumentacji, tak jak umowa zakłada, z pozwoleniem na budowę. To tak jakby pokrótce, na dzień dzisiejszy w starostwie złożona jest dokumentacja, złożony jest wniosek o pozwolenie na budowę w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej na działkach niebędących własnością gminy. Nie ma złożonych, to znaczy tak jak tutaj już chyba na kolejne pytanie, może po kolei będę już tutaj dalej mówiła. Jaki był koszt i termin wykonania tego projektu? Czy został złożony w wyznaczonym terminie? To już po częściowo odpowiedziałam na ten. Koszt 35 670 zł brutto. Wiadomo, że, dokumentacja nie została złożona w terminie. Kolejne, czy dokumentacja projektowa została złożona w starostwie i czy ewentualne jakieś wady posiadał wyżej wymieniony projekt. Dokumentacja została złożona w starostwie, ale w wyniku analizy dokumentacji przez pracowników starostwa okazało się, że projekt obejmuje właśnie o tym, co wspomniałam, obejmuje działkę niebędącą własnością gminy, na której przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej. W związku z tym spotkaliśmy się tutaj, pan burmistrz, ja też uczestniczyłam w spotkaniu w starostwie, był też proszony wykonawca projektu i uzgodniliśmy, że nastąpi rozdział dokumentacji. W tym momencie jakby projektant nie widział większego problemu i zgodnie z ustaleniami miał nastąpić rozdział w części budowy kanalizacji deszczowej obejmującej prywatne działki, a w części realizacja w ramach projektu drogowego. Z tego co wiem, tak jak już przekazałam Państwu, został złożony wniosek na realizację kanalizacji deszczowej w tej części na prywatnych nieruchomościach. Nie został złożony projekt dotyczący już budowy, obejmujący budowę dróg publicznych, czyli ten zakres dotyczący budowy dróg na osiedlu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. To tak tu, w tym temacie. Czy zawierał wady? No to mówiłam, że to główna. Były jakieś takie drobne uwagi. Starostwo, z tego co pamiętam tam ze spotkania, zwróciło też uwagę, że decyzja środowiskowa nie zawierała jakby, nie obejmowała jednej działeczki, którą jakby, która była przedmiotem opracowania. Czyli wykonawcy mieli przeanalizować, czy to była jakby oczywista omyłka, czyli wynikająca z tego, że organ wydający decyzję nie wpisał, czy pominął tą działeczkę, bo, a ona była w składanym wniosku, czyli tutaj jakby można było na tej zasadzie jakby uzupełnić i uznać jako oczywistą omyłkę, bo we wniosku było tutaj
została pominięta, ale z tego, co ja mam wiedzę na ten temat, regionalny dyrektor środowiska wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji. Czyli ten proces przygotowania decyzji czy zebrania dokumentów kompletnych do opracowania dokumentacji projektowej wydłuża się przez procedurę zmiany decyzji środowiskowej. To tyle. I w związku z tym, nie mając kompletu, podejrzewam, że nie mając kompletu dokumentów, takich tych związanych z uzgodnieniami, nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Czy firma projektowa złożyła już poprawiony projekt? No to już odpowiedziałam. Na kiedy przewidziane jest uzyskanie pozwolenia na budowę? W tej chwili, no jak nie ma jeszcze złożonego wniosku, to tak na dobrą sprawę, od chwili wpłynięcia wniosku 60 dni starostwo ma wydanie, ma termin na wydanie pozwolenia na budowę. W związku z tym trudno to określić na ten moment, kiedy pozwolenie zostanie uzyskane. Niemniej, no mówię, my tutaj kontakty z firmą też są różne. Wielokrotnie firma no, nie odbiera od nas telefonów, z opóźnieniem odpowiada na maile. No, w zasadzie to pozostaje nam tylko naliczać kary umowne. Być może, że dojdzie do takiej sytuacji, że te kary umowne przekroczą wartość umowy. No ale na razie, na dzień dzisiejszy firma jakby nie reaguje na tutaj, na nasze monitory. Jakie środki w budżecie miasta zabezpieczone są na budowę dróg na osiedlu Zatorze? W budżecie zabezpieczone są środki na 2018 rok w wysokości 1 098 500 zł. Na kiedy przewidziane jest ogłoszenie przetargu na budowę? Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Tak mogę tylko odpowiedzieć. To tyle i rozumiem, że interpelacja na piśmie ma być udzielona odpowiedź. Bardzo bym prosił. Dobrze. Ponadto pytania dotyczące, znaczy zadane w trakcie tego. Wiaty przystankowe mamy. Zostały, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że zostały skierowane pisma do zarządców dróg i do spółdzielni mieszkaniowej w celu wyrażenia zgody. Tutaj. No tak, no to nie. Jeszcze nie wpłynęły odpowiedzi, to na ten moment tyle jest w tym temacie zrobione. Z tego co wiem, są zamówione mapy do celów projektowych, żeby można było tutaj już jakby zlokalizować na mapach do celów projektowych te wiaty. Kolejne. Podać powód niewystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej. Może pani sekretarz tutaj się. Chciałbym pani przewodniczący, tak. Tutaj pytanie brzmiało, czy spółdzielnia mieszkaniowa była informowana o remoncie ulicy Floriańskiej? Jeżeli nie był informowany prezes spółdzielni, to dlaczego uważam, że ze względu na odcinek drogi przy cukierni Ozdowcy prezes spółdzielni winien być poinformowany, czy był jakiś powód nieinformowania spółdzielni. Mogę odpowiedź z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej na etapie projektowania. Informacja została przekazana prezesowi. Remont ulicy Floriańskiej był prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w pasie drogowym ulicy Floriańskiej.
Konsultacje społeczne odbyły się również w czasie jednej z Komisji Rady Miejskiej. Został ustalony szczegółowy zakres tego projektu. Gostynińska Spółdzielnia była na etapie projektowym informowana o tym, że miasto remontuje pas drogowy przylegający do terenu spółdzielni, czyli chodnik przed cukiernią Ozdoscy. Spółdzielnia nie wyraziła zainteresowania wykonaniem remontu na własnym terenie, aby można było połączyć chodnik w pasie drogowym z chodnikiem na terenie spółdzielni. Użytkownikami wieczystymi działki przy cukierni jest duża liczba podmiotów, jest to ponad 20 osób, w tym kilka działek należy do spółdzielni mieszkaniowej, a te osoby to mieszkańcy sąsiedniego bloku. Remont tej części działki wymagałby zgody wszystkich użytkowników działki i podpisania z nimi stosownych umów na udostępnienie nieruchomości. Remont nie mógł wyjść poza pas drogowy, a do wydania zezwolenia do starostwa mógł być tylko i wyłącznie wykazany remont pasa drogowego. Dziękuję. Kolejne zapytanie. Wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ulicy Floriańskiej 21. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydała pozytywną opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Gostynina, to jest dotyczącymi liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży. Natomiast zezwolenie nie zostało jeszcze wydane z uwagi na konieczność uzupełnienia przez wnioskodawcę o wymagane dokumenty. To jest ta odpowiedź. Co mamy dalej? Termin oddania budowy ulicy Słonecznej. Generalnie roboty budowlane tam zostały zakończone. W zasadzie procedura odbiorowa już rozpoczęła się pod koniec kwietnia. Wtedy było szereg uwag co do jakości wykonania robót. Poza tym dokumentacja odbiorowa jeszcze nie była kompletna z uwagi na to, że było brak inwentaryzacji. No, już nie będę w szczegóły wchodziła. Ostatnio wykonawca poprosił. Zawiadomił urząd o wykonaniu usterek i poprosił o jakby odbiór końcowy. Akurat no, ja jestem jakby w komisji, ale akurat tego dnia nie mogłam wziąć udziału w przeglądzie tych. Okazało się, że roboty, które tam były wskazane jako niedoróbki, nie zostały wykonane. W związku z tym jeszcze jakby ostatecznie prace na ulicy Słonecznej, czy roboty chodnik, realizacja chodnika nie została odbyta na dzień dzisiejszy. Ten termin końcowy w piątek mieliśmy spotkać się w terenie, no ale okazało się, że tam no, główne uwagi mamy do jakości ułożenia masy betonowej w frynsztokach, bo tam w ogóle ta jakość, no nie wiem, kruszy się wszystko, nie da się tego jakby utwardzić, będą tam przecieki, woda pewnie będzie sobie penetrować ten i poprosiliśmy o to, żeby porządnie to zostało zrobione. To na dzień dzisiejszy. Możemy powiedzieć, że jakby jesteśmy w trakcie odbioru tych robót, ale jeszcze ostatecznie nie zostały odebrane. I myślę, że no z uwagi na to, że no jest to lokalny wykonawca, mnie się wydaje, że powinien tutaj też trochę zadbać o jakość tych robót, które tutaj wykonuje na terenie. Budowa miejsc postojowych przy ulicy 3 Maja. Z tego co wiem, rozpoczęły się prace. Procedura została wszczęta. Jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy robót projektowych w trybie zamówienia
publicznego. To tak, pytam na ten temat. Pan przewodniczący pytał o ulicę 18 stycznia. Myślę, że już się wszystko wyjaśniło. A to ja tutaj przedstawię. Właśnie dostałem w czasie przerwy pismo, to ja odczytam to pismo, panie burmistrz. Dobrze? To ja odczytam. Pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pan dr Jarosław Szarek, w dniu 9 maja podpisał pismo do pana wojewody w tej treści. Szanowny panie wojewodo, działając w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocnych gminy, budowy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, zwany dalej ustawą, wyrażam opinię, iż nazwa ulicy 18 stycznia w Gostyninie jest zgodna z artykułem 1 ust. 1 ustawy. I w uzasadnieniu pismem dnia 22 stycznia 2018 roku wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii, czy nazwa ulicy 18 stycznia w Gostyninie jest zgodna z artykułem 1 ust. 1 ustawy. Nazwa ta po przyjęciu przez Radę Miejską w Gostyninie w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwały nr 360 łamane na 70/2017 odnosi się do dnia utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 18 stycznia 1919 roku. Ocenie Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wskazana nazwa nie propaguje komunizmu w rozumieniu artykułu 1 ustawy. Mając na powyższe uwagę wydane opinie jak na wstępie i w związku z tym pismem wojewoda Mazowiecki, pismem dnia 21 maja adresowanym na Radę Miejską w Gostyninie napisał, doszło to wczoraj do urzędu, dzisiaj doszło do Rady, informuje, iż w związku z wydaniem przez Instytut Pamięci Narodowej pozytywnej opinii dotyczącej nazwy ulicy 18 stycznia w Gostyninie przyjęto uchwałę nr 360 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. Organ nadzoru uznał, że brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały. W związku z tym, ale się ludzie musiało napracować. Inicjatywa mieszkańców znalazła swoje odpowiedzenie, że nazwa ulicy 18 stycznia pozostaje. W związku z tym my teraz musimy dokonać odpowiednich publikacji, informacji. Opublikowana chyba była już ta uchwała, nie? Nie, ale była wstrzymana. W związku z tym, że już jest decyzja, no to musimy teraz poinformować oficjalnych mieszkańców. Czy to my już tym się zajmiemy. Tak. Myślę, że no jest to pozytywna dla nas miła informacja, że inicjatywa mieszkańców została w jakiś sposób uhonorowana. Czy są jeszcze jakieś odpowiedzi, pani burmistrz? No jeszcze jest na dotyczącą ulicy Gościnnej. Proszę bardzo. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, występowaliśmy kilkukrotnie do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w sprawie podjęcia działań w sprawie. No, my tutaj jakby prosiliśmy o rozważenie możliwości wydzielenia z ich terenu, z terenu cmentarza, tak, drogi dojazdowej do nieruchomości przy ulicy Gościnnej. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych tutaj odpowiedzi na te nasze wystąpienia. I no, to, co my możemy w tej chwili zrobić, to ewentualnie spróbować się umówić na spotkanie i rozmowę, bo
bo pisma, które wysyłamy, no niestety nie są skuteczne. Pamiętam, że pani burmistrz od kiedy była próba nakazania, pierwszy kontakt, pierwsza próba kontaktu? Pierwsze wystąpienie było 23 listopada. Oni otrzymali... 17 roku. 2017 roku. I na dzień dzisiejszy mówię, no będziemy się starali tutaj jeszcze osobiście spotkać z przedstawicielami fundacji, żeby ewentualnie no, już mieć ostateczne stanowisko w tej sprawie. Można się spodziewać? No myślę, że tutaj osobiście pan burmistrz powinien też uczestniczyć w tym spotkaniu, więc nie wiem w tej chwili, ale myślę, że no do połowy czerwca powinno takie spotkanie zostać umówione. Dobra, dziękuję bardzo. To są już wszystkie, tak? Tak, wszystkie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 19. Sprawy różne. Tutaj mamy wpłynęło do Rady Miejskiej stanowisko marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w sprawie portu lotniczego Warszawa Mody. Ja to przeczytam. Szanowni Państwo, już od kilku miesięcy z ogromnym niepokojem obserwuję rozwój sytuacji wokół lotniska Warszawa Mody. W ten czas to wiele spotkań i rozmów z udziałowcami Polski. Niestety, mimo dużego zaangażowania samorządu województwa mazowieckiego ciągle nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie dalszej pilnej rozbudowy lotniska. Nie zgadza się z nią przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, które samo było inicjatorem budowy portu lotniczego właśnie w tej lokalizacji. Lotnisko Warszawa Modlin to inwestycja zrealizowana z pieniędzy obywateli i dla obywateli. Inwestycja ciesząca się dużym zaufaniem podróżnych. Lotnisko tylko w ubiegłym roku obsłużyło 3 miliony pasażerów. To również impuls do rozwoju gospodarczego na Mazowszu. Nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie rozwoju tego lotniska i utratę zainwestowanych w nim środków publicznych. Apeluję więc o włączenie się w jego obronę. Z poważaniem Adam Struzik, Wójt Mazowieckiego. Dołączona jest również uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego 26 kwietnia 2018 roku w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju mazowieckiego portu lotniczego Warszawa Modlin. Myślę, że warto byłoby tą kwestię skierować pod obrady Komisji Spraw Obywatelskich. Tak? Tak bym prosił zapisać to. Wpłynęło zaproszenie dla radnych Rady Miejskiej w Gostyninie na dzień rodziny, który odbędzie się dnia 25 maja, czyli jutro, o godzinie 15 do 18 na parkingu na trochę na Stara Betoniarnia od strony Placu Zabaw. I serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, ojców, mamy na zabawę wyborową, artystyczną i sportową. Troje ubrać kolorowe i humory mieć morowe, słońca dużo zapakować i do nas przywędrować. Koordynatorzy punktów opieki nad dziećmi, bajkowy zakątek, zadawana kraina i kierownik Miejskiego Ośrodka Odpoczynku w Gostyni i opiekunowie dzienni. Wpłynęło prawomocne orzeczenie i zwrot akt dotyczących sprawy ze skargi Piotra Tyszkiewicza, Heleny Pawła Janiszka Pawlaka, postanowienie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie przewodniczący sędzia Tomasz Rybowski porozumiał w panu w dniu 17 lutego 2018 roku na posiedzeniu jawne sprawy ze skargi Piotra Tyszkiewicza, Heleny Pawlaka Janiszka Pawlaka na uchwałę Rady Miejskiej w Gostyninie dnia 29 września 2016 roku w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy postanawia odrzucić skargę. Uzasadnienie
jest to wgląd w Biurze Rady, że ktoś jest tym szczególnie zainteresowany, może na to wejść. Czy są jeszcze jakieś inne komunikaty, oświadczenia, zawiadomienia, zaproszenia? Nie. Wstępujemy do punktu 20. Zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam 70.